Dzień dobry, Joanno. Witaj, Agnieszka. Bardzo mi miło. Mnie też bardzo miło. Witajcie, kochani. Dzisiaj takie wspólne nagranie, nasza pogawędka, rozmowy z Joanną. Kto wie, może z tego jakiś cykl powstanie. Kto to wie? Joanno, rozmawialiśmy ostatnio o ciszy. Jesteśmy zainspirowani Twoim właśnie nagraniem na temat ciszy. I chciałabym z Tobą trochę dalej pociągnąć ten temat, żebyśmy no, dali akcent na ciszę, jak ona jest potrzebna. Żyjemy w świecie, który jest przebodźcowany, jest za dużo informacji, za dużo stymulantów, za dużo wszystkiego. I jak gdyby przeciwwagą do tego, żeby dojść do tej równowagi, byłoby takie umyślne wprowadzanie się w ciszę. Wiele kultur, wiele jest metod, które na przykład Vipassana, które nas do tego zachęcają, żebyśmy przebywali w tej ciszy i do tego namawiamy, żeby dać sobie ten czas. I kiedy byłam zainspirowana właśnie tą naszą rozmową i ciszą, którą we mnie znowu pobudziłaś ochotę bycia w niej, postanowiłam sobie zrobić weekend ciszy. Weekend z rodziną, w naturze, ważyć na słowa, odciąć się od kontaktów. I nie wiem, co się stało, ale im bardziej starałam się być w tej ciszy, tym bardziej były zakłócenia ze świata zewnętrznego, wręcz nawet pretensje, że jak to nie ma ze mną kontaktu. A jak ty masz? Dokładnie tak samo. I wygląda na to, że jest to prawo natury, prawo wszechświata. Ilekroć chcemy, Agnieszka, wejść w medytację, pojawiają się telefony, czyli w momencie, kiedy jakby zabierasz swoją energię, bo o to chodzi, prawda? Jak siadamy i chcemy ze sobą, to my zabieramy do siebie energię, jakby się kondensujemy i pobieramy wtedy, i taki recycling się też robi. Tam wszystko wraca do normy. Jakby nas leczono, ustawiono do pionu, tylko żeby dać na to czas. Podobno nawet jak siedzimy z otwartymi dłońmi tak pół godziny, 20 minut, to pobieramy pranę, nawet o tym nie myśląc. Tak, tak. W bezruchu powstaje totalne zharmonizowanie naszych wszystkich właśnie komórek. Wystarczy tylko ustawić, tak jak asany, właściwą pozycję ciała, prawda? Niby wszystko takie proste. I jak my, właśnie ta energia, kiedy, ja to tak tłumaczę na razie, jak ta energia wraca do nas, bo my ją cały czas dajemy. Za każdym razem, kiedy myślimy o kimś, kiedy dbamy o kogoś, kiedy odbieramy telefon, odpisujemy na maila, dajemy, czyli ona się rozprasza. I jak my pobieramy z powrotem, czyli ja tylko swoją energię wycofuję ze świata, to tym ludziom zaczyna brakować. Dokładnie w tym momencie oni zaczną dzwonić. Dlatego była taka akumulacja telefonów i potrzeb od innych ludzi, bo ta energia została im w jakiś sposób odebrana, tak? To jest ciekawe. Moja, którą... Ojej, jak to jest z tą energią? Czy to, że my dajemy innym, czy możemy uważać się, że możemy im dawać bez końca, bo jesteśmy nieskończeni w naszej prawdziwej naturze i tak czy inaczej z powrotem dostaniemy też tą energię z nieskończonego źródła, którym też jesteśmy i możemy tak dawać, czy jednak powinniśmy uważać na tą energię w przestrzeni czasu i przestrzeni, tak, w której żyjemy, w ciele fizycznym, w materii. Jak do tego podejść? Co ty myślisz o tym? Ha, wchodzimy w krainę paradoksów. Mam tak, że nie wierzę nikomu na słowo. Nawet jak te skrypty różne takie, co nawet ja sama podpisałam, że nie podam dalej, czyli te skrypty Yoganandy, osobiste jego skrypty dla uczniów, po części nie jest to wiedza tajemna, dlatego że można w internecie na ten temat znaleźć naprawdę dużo. I chodzi o to, że my, jeśli mamy udrożnione kanały, to jest też w Reiki, jeśli ktoś się uczy bioenergoterapii, przepływu energii, to jeżeli praktykuje codziennie przez kilka lat, ja powtarzam kilka lat, nie że kurs i już uzdrowiciel, tak? Bo są takie certyfikaty, wiemy o tym.
to ten kanał jest na tyle udrożniony, że w momencie wydatku energii szybciej ta osoba pobierze sobie z powrotem, jeśli wie, jak się naładować. Ale no właśnie, ten wydatek energetyczny, ponieważ nie każdy widzi, nie każdy czuje, nam się coś wydaje. Mnie się też różne rzeczy wydają, że dam radę, że jeszcze mam 30% baterii, a okazuje się, że było 5, tak? Na przykład. Albo też, że chcemy, bo my chcemy żyć, my chcemy uczestniczyć w tym świecie. I jeżeli nie ma balansu między dawaniem a pobieraniem z powrotem, a u większości z nas nie ma. Taka jest prawda. Jeżeli my jesteśmy aktywni i dajemy przez 8 godzin dziennie w biurze, ludzie do pracy chodzą, to żeby pobrać to, nie trzeba 8 godzin, to jest dobra wiadomość, ale przynajmniej tę godzinę dziennie do dwóch, dlatego że przecież ostatnio zostało mi pokazane też w medytacji, pojawił mi się pewien mistrz, o którym nie wiem, czy dzisiaj powiem, z którym w ogóle nie miałam jakby kontaktu, wiedziałam o nim, pokazał mi, jak króciutki nadal mam span koncentracji. Mimo, że ja medytuję codziennie, że jednak praktykuję codziennie, mam takie dni, kiedy jest mi bardzo trudno się skoncentrować przez nawet kilka sekund. I to? I się śmiał. Mówi, no i już wypadłaś. Jeszcze raz. Jeszcze raz i wracamy z powrotem. Tak. I wracamy z powrotem, czyli jedna ukierunkowana myśl, dlatego ruch tak pomaga, bo jeżeli my cały czas wykonujemy ten sam ruch, do przodu, do przodu, do przodu, to ta energia zaczyna płynąć, ale spróbuj utrzymać tą myśl, że dajesz ją w jednym kierunku, jedną konkretną myśl przez kilka sekund. To też tak proponowałam takie ćwiczenie wszystkim. Jeśli utrzymamy, tak jak Abraham Hicks o tym też mówiła, też fajnie o tym opowiada, 17 sekund, żeby myśl zaczęła być twórcza, wystarczy według niej, według jej przekazów. Minuta to już jest szczyt, osiągnięcie, bo to jest jedna pojedyncza, ukierunkowana intencja myśl. Czyli przy tworzeniu rzeczywistości, jeśli my stwarzamy cały skrypt, jak mamy się czuć, jak mamy, co widzimy, co słyszymy, kiedy to się dzieje, w jakich jesteśmy okolicznościach, tam jest dużo tych zmysłów, które poruszamy. Ale to jest dawanie na zewnątrz, to jest tworzenie bardzo aktywne, znowu z tą z energią. A kiedy my wchodzimy w ciszę, to my pobieramy. I ważne jest właśnie to bezpieczeństwo energetyczne wtedy, żeby nikt nam nie przeszkadzał, żeby te telefony były wyłączone. Bo wtedy, no paradoksalnie, wszechświat i ci, z którymi jesteś energetycznie powiązana, tak jak w Hunie przez te nici AK, bo są to najbliżsi, oni poczują, że cię nie ma w przestrzeni i poczują brak. Zrobiłam kiedyś taki eksperyment. Wokół mojego partnera było za dużo kobiet, przyjaciółek, które co chwilę potrzebowały jego uwagi. I zrobiłam eksperyment, oczyściłam przestrzeń, wycofałam tą energię. I dokładnie jak to zrobiłam, była cisza przez, nie wiem, godzinę i nagle jednocześnie zadzwoniły wszystkie. Nie dziwi mnie to. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, Joanna. Ja chciałabym podsumować, bo to jest bardzo ważne, kiedy mówimy tutaj o energii, czyli cały czas, kiedy dajemy uwagę komuś, czemuś na zewnątrz, oddajemy naszą energię. I to jest permanentne, tak? I ta energia jest kradziona, nawet tak trochę bez naszej uwagi. Tu szumi radio, tam lecą reklamy w telewizji, tutaj ktoś gada i też przez telefon i my to słyszymy, a do tego jeszcze inni zabiegają o naszą uwagę. Alchemicy, kiedyś uczyłam się takiej starej francuskiej alchemii, i oni zawsze mówili, że za uwagą podąża energia, a ta uwaga to też jest miłość, więc jak gdyby to jest też takie umyślne od innych osób, innych istot,
pobieranie naszej uwagi, żeby pobierać energię i pobierać, odnajdywać tą miłość, którą i tak w sobie mają, ale kiedy są na przykład z poziomu braku czy jakiejś współzależności, wtedy potrzebują to kompensować z zewnątrz, stąd w jaki sposób szukają naszej uwagi. My przez cały dzień, cały czas rozdysponowywując tą energię, myśląc często być może błędnie, że mamy jej nieskończoność, więc możemy jej dawać, a co mi szkodzi, jeszcze jeden telefon, jeszcze jedna osoba, jeszcze jedno zadanie, jeszcze jedno coś, nagle czujemy takie silne zmęczenie i potrzebujemy ją pobrać z powrotem, prawda? Ja na przykład tak mam, ja uważam, że no, pewne telefony, pewne konwersacje, pewne rzeczy mnie bardzo męczą, więc staram się je ograniczać, żeby mieć jak najwięcej tej uwagi dla siebie, przepraszam, tej energii dla siebie. I teraz, kiedy my pobieramy tą energię, żeby, tak jak mówisz, na przykład 8 godzin ją oddajemy, a wystarczy godzina, żeby ją odzyskać, więc my powinniśmy robić coś, żeby tą energię odzyskiwać. Najlepiej to by było przebywanie w ciszy, tak? Mamy te różne też techniki, kultury, które nam dostarczają tej energii życiowej. Dlatego ja nazwałam też mój kanał Pranamana Ci, żeby dać akcent na to, że chodzi o to, że podnosimy, tak, zbieramy tą naszą energię życiową, żeby być w tym balansie, bo jej za dużo wytracamy. Wtedy jesteśmy w takim naszym większym potencjale, w równowadze. Jak jeszcze możemy odzyskiwać tą naszą energię, tak? To jest medytacja, to jest cisza, to jest natura. Co jeszcze możemy robić, żeby odzyskać to, co wytracamy? Ale żeś poruszyła. Dobrze mówisz. Powiedziałaś uwaga, a uwaga to jest energia, także dobrze prawisz, jak najbardziej. Ale żadnych przeprosin, bo bardzo dobrze. Ja wiem, że chciałaś powiedzieć energia, ale dokładnie tak. Energia to jest też uwaga. Dokładnie. Poczekaj, za dużo wątków. Ty masz ten kanał Pranamana, prawda? Pranamana Ci. A, czyli gdzieś już sama nazwa, same słowa jakby są ustawione na twoim kanale właśnie na to, na pobieranie energii, na to, żeby był ten przepływ. To jest taka wskazówka, że nasze słowa też jakby nazywając ten kanał w ten sposób, mam wrażenie, że ty już wysłałaś na to energię, że tak ma być. Czy wiedziałaś o tym, czy nie wiedziałaś, to już jest sprawa drugorzędna. Czyli my tworzymy coś w przeszłości, dawno temu, to się dzieje teraz i nawet nie pamiętamy, że my to stworzyliśmy. Czyli zasiewamy, to jest właśnie zasiewanie energii, która, taki bank energii powstaje. To jest kolejna właśnie taka rzecz, jak pobierać tą energię. Nawet jak teraz medytuję i wysyłam na przykład do siebie za 10 lat energię, można to robić wstecz. Czyli właśnie tak się też leczy traumy czy inne, że obejmujesz, otulasz siebie w przeszłości, kiedy bardzo cierpiałaś, kiedy coś nie poszło tak jak powinno. I niejednokrotnie myślę, że wszyscy tak mieliśmy i na pewno ty też, że mieliśmy wrażenie, jakby ktoś nas otulał. Coś było nie tak, nikogo nie poprosiliśmy, ale w danym momencie czasowym jakby ktoś nam otulał. Ja miałam osobisty przekaz, że to byłam ja z przeszłości. Wręcz nawet miałam tak, że w mojej pierwszej książce jest taki ustęp, kiedy śniła mi się moja dusza spoglądająca z lustra na mnie. Kiedy mogłam doświadczyć spotkania ze swoją duszą w lustrze i byłam bardzo ciekawa, jak ona wygląda. A że byłam z takim magikiem, który robił no, czarną magię, zajmował się, on mówi, słuchaj, to jest magiczne lustro, możesz zobaczyć swoją duszę. Autentycznie to jest prawdziwy sen. I on się bardzo bał, on bardzo nie chciał. Nie chciał zobaczyć swojej duszy, a ja bardzo chciałam obejrzeć jego duszę, ale się nie dał przekonać w tym śnie. Czyli my jakby żyjemy jako ta dusza na wszystkich pułapach czasowych i wielowymiarowych. I wystarczy poprosić, to był jeden z przekazów, ale ponieważ ja mam tak jak wszyscy, czyli ja zapominam, bardzo szybko się uczę i bardzo szybko zapominam, więc co jakiś czas jakiś fajny mistrz zatroszczy się o to, bym miała kolejny przekaz, czyli 3 dni temu i trwa to do tej pory, miałam kolejny przekaz dokładnie o tym,
jak się podłączać pod tą energię, pod ciszę, pod światło. Wystarczy poprosić. No proszę. No proszę. I tu jak gdyby też odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie. Kiedy właśnie potrzebujemy odzyskać tą energię, pobyć trochę w ciszy i są te zakłócenia, bo jak mówisz, odbieramy w tym momencie tą uwagę i tą energię innym i oni czują to, więc nagle zaczynają prosić i szukać nas, żeby dostać z powrotem tą uwagę. To jest ciekawe, to co możemy zrobić właśnie, żeby utrzymać się w tej ciszy, żeby nie dać się zdestabilizować przez to, że są te zakłócenia, żeby jeśli już podjęliśmy tą intencję, że chcemy pobyć troszkę ze sobą, pobyć w ciszy, odzyskać naszą energię, a są te zakłócenia, jak się przed tym ochronić? Czy wystarczy właśnie po prostu poprosić, proszę o ten czas, żeby była cisza, żebym miała spokój, żebym mogła pobyć ze sobą w spokoju, w ciszy, w balansie, bez zakłóceń? No i znowu paradoks, i tak, i nie. Zaraz się wytłumaczę. Poczekaj, wrócę jeszcze do poprzedniego pytania, dlatego że jest mnóstwo metod pobierania energii. I nie każdy pracuje 8 godzin tylko dając. Dochodzi do wymiany energii, i jeżeli spotkamy się, tak jak ja się dzisiaj spotykam z tobą, to ja mam ogromne poczucie, że jest między nami wymiana, która płynie, i my nie wyjdziemy z tego zmęczone. Również A czasem widzisz, nie. A widzisz. dlaczego? Właśnie dlatego, że energetyka osób, niektórych, wpływa na nas tak, że sama obecność z tą osobą to jest dodawanie energii, i ona się buduje. I wtedy my jej nie wytracamy, czyli odpowiednie towarzystwo wpływa na to, czy my zyskujemy energię, czy jesteśmy z niej właśnie okradani, bądź też sami oddajemy, bo są dwa rodzaje. Nie dość, że nam próbują odebrać, to my jeszcze dobrowolnie oddajemy poprzez brak uwagi, poprzez brak dyscypliny, poprzez brak podjęcia decyzji. To wtedy ta decyzja zostaje podjęta za nas. Ja nie wiem, czy ja mam odebrać ten telefon, czy nie. No dobra, to odbiorę. No to odebrałam, prawda? Ale nie podjęłam decyzji świadomie, czy ja mam na tyle zasobów teraz. No, bo to jest konieczne, musisz to załatwić, tak? Świat powie tobie. Trzeba to załatwić natychmiast, ale ty już tam na 5% baterii, ale trzeba, nie? No to jest mo nadal moja decyzja, bo ja podniosłam komórkę, ja wykręciłam numer. Ja to zrobiłam. To jest moje działanie. Oddałam się przekonać komuś, systemowi, światu, komuś tam z urzędu, że jak nie, to coś tam, czyli strach. Czyli ktoś wpuszcza nam strach, a my reagujemy na to. I to są jeszcze, jest jeszcze inne formy pobierania energii. To jest poprzez to, że robisz, pracujesz. Jeśli masz taką pracę, to ty możesz 12 godzin pracować i jesteś w inspiracji, jakbyś była na takim haju energetycznym, czyli na pewno wiem o tobie, że jesteś fotografem, czyli pewnie jak się tam zamkniesz w tej swojej pracowni, to podejrzewam, że tam na haju inspiracji ty wtedy na tej wenie nie wytracasz energii. Może ciało jest potem dopiero, jak wychodzisz z tego, to czujesz, że o kurczę, 12 godzin minęło, czy tam ileś, nie? I to jest kolejny sposób na pobieranie energii. Działanie z inspiracji, ale z Kreatywność, inspiracja. Szukajmy Czyli. takich zawodów, tak, które nas inspirują, gdzie jesteśmy kreatywni, nie będziemy tyle wytracać energii. Pięknie. To jest bardzo potrzebne, co wszystko w tej chwili mówisz. Bardzo, Joanno. Chyba powinniśmy, Agnieszka, zrobić kolejną mapę i to wszystko wypisać, żeby każdy mógł sprawdzać dziennie, nie? Że czy to się stało, czy to się stało, bo kwestia jest, kiedy my wytracamy energię, to zawsze już się to wydarzyło. Tak. Wytraciliśmy uważność, czyli to jest tak, jakby był przeciwnik niewidzialny, rozłożył nas na łopatki, a my się dopiero budzimy, że leżymy i nie wiemy, co się stało, nie?
I bardzo długo czasu zajęło mi wyhaczenie tych momentów, co się wydarzyło przed uderzeniem niewidzialnego przeciwnika, mówię metaforycznie, że ja się budzę już na podłodze, już jest za późno. Ja już kwiczę, prawda? Bardzo długo zajęło mi zwolnienie właśnie klatki tego filmu i zobaczenie, kiedy to było, że już było za późno, że ja myślałam, że jeszcze mogę godzinę dodatkowo coś zrobić, a potem się okazało, że ja już leżę i nie mam siły na nic. I co to było? No, to jest właśnie u mnie, to był brak asertywności. Ach, wiedziałam. U mnie to był brak, klasyczny brak asertywności. Czyli ktoś mnie o coś poprosił, albo ktoś tak mnie maglował, bo już wiesz, to jest w momencie konwersacji. Czy masz sesję z kimś, czy na przykład jest to twój przyjaciel, który bardzo cierpi i ty musisz pomóc, czy na przykład jest to członek rodziny, czy przyjaciel, który na przykład ma pretensje do ciebie o coś, czegoś nie zrobiłaś, może nawaliłaś, a może nieporozumienie było. I rozwiązywanie tego nieporozumienia, kiedy w psychologii na przykład daje się trzy światła. Kiedy masz zielone, kiedy masz żółte i kiedy masz czerwone. I czerwone oznacza stop, takie 100% stop. Że jeżeli już komunikujesz się z ludźmi świadomymi, to jeśli powiesz, no słuchaj, dochodzimy do pomarańczowego, nie? Czyli ostatnie zdanie mówisz, kończymy rozmowę, bo dwie strony są zmęczone. Czy musisz się czymś zająć też, to nie zawsze, że tylko energia. No to jeżeli któraś tego nie wyhaczy, czasami to trzeba powiedzieć dobitniej, bo po pomarańczowym, nawet na światłach, prawda? Po pomarańczowym bardzo szybko jest czerwone. Bardzo szybko, nie? Aha. I to samo robimy w komunikacji, w psychologii, żeby wyhaczyć ten moment, że my to pomijamy, czyli zobacz jaki paradoks, jak ktoś ma prawo jazdy i jeździ po mieście, nie ma takiej możliwości, że on nie zauważył pomarańczowego. Bo jak tak się dzieje, no to jest wypadek zazwyczaj. Tak. Że ludzie, a my w psychologii nie nauczyliśmy się często tej asertywności, że my już mamy pomarańczowe. Ja tego nie zauważałam przez lata. Czyli jak już było czerwone, to po prostu już wypadek był energetyczny i ja nie wiedziałam, co się stało, bo nie byłam w stanie nawet zebrać myśli pojedynczej po czymś takim. Dobra, zadałaś jeszcze jedno pytanie. Ja zapomniałam, już wyleciało mi, bo jesteśmy na tym, jak to wyhaczyć teraz. Ale wiesz... Kiedy to... Tak, ale to też jest bardzo ważny wątek, który pociągnęłaś, bo widzisz, tym to sposobem, kiedy podjęłam decyzję, że mam 2 dni ciszy, spokoju, natury, rodziny i siebie, no wyszłam z tego weekendu podirytowana, wręcz sfrustrowana, zdenerwowana, bo nie odpuszczano mi. I to jest absolutnie to, co ty powiedziałaś. Często mamy problem po prostu z asertywnością. Z asertywnością do ludzi. Mamy trudność z umiejętnością przeskoczenia z tego zielonego na pomarańczowe, a potem nam się zapala czerwone nie tylko na zewnątrz do innych ludzi, ale też do nas samych, tak? Bo się wypalimy, bo jesteśmy źli na siebie, bo nie wyszło, co postanowiliśmy. Poczucie winy, tak? W stosunku do innych, do siebie. Jak wprowadzić taką zdrową asertywność i komunikację w stosunku do siebie, do innych, żeby jednak spełnić swoje potrzeby i nie czuć się w poczuciu winy w stosunku do innych osób, które no teraz chcą tej uwagi, tak? Potrzebują jej, bo poczuli, że jej nie ma. Jak sobie z tym poradziłaś? Ja sobie cały czas z tym jeszcze radzę i cały czas dostosowuję swoją własną mapę. A to dlatego, że mój styl życia się zmienia. I też styl życia w świecie w tej chwili się zmienia. Wszystko jeszcze bardziej przyspiesza.
I jeżeli my tego nie dostosujemy, coś, co działało rok temu, być może dzisiaj już nie podziała. Te metody będą musiały być inne, właśnie elastyczni. Cały czas uczymy się takiej rozciągania energetycznego, prawda? Takiej elastyczności. Czyli zrobiłam sobie kiedyś, tak na coachingowy, plan dnia. Co w tym planie, co ja chcę? Dlatego, że to, kim jesteśmy, jeśli zapytasz kogoś dzisiaj, jak wygląda twój dzień, jak wygląda twój tydzień, na co płynie twoja uwaga, twoje działania, możesz przewidzieć, co ten człowiek osiągnie, kim będzie za rok. Bo jeśli on ci powie, słuchaj, chcę napisać książkę, ale nie napisał jednego zdania przez cały tydzień, nie zrobił tego przez miesiąc i również przez 10 lat wstecz, to nie będziesz wielką wróżką, przewidując, że również pojutrze tego nie zrobi. Prawda? To jest absolutna podstawa zrobienia sobie planu, a potem eksperymentowanie, czy mi to wychodzi. Ja to sobie doskonaliłam naprawdę przez kawał spory czasu, że u mnie poranki są nie do negocjacji. Bardzo rzadko idę na kompromis, bo oczywiście no, życie jest jakie jest, więc ja też chadzam sobie na kompromisy, ale staram się, że jeżeli wiem, że ja mogę się najbardziej podłączyć w tych godzinach, żeby mieć najlepszą formę inspiracji i pracy, to nie ma telefonów. Nikt się do mnie nie dostanie, chyba że miał termin umówiony. A to jest numer jeden. A potem, jeśli widziałam, że ja nie mam asertywności wobec niektórych osób, ja chcę z nimi rozmawiać, chcę się z nimi połączyć, oni są mi bliscy, ale nie potrafię skończyć rozmowy. To jest chyba taki główny punkt i ból, bo my wszyscy lubimy rozmawiać. No jesteśmy tak, zwierzętami towarzyskimi, prawda? Ciężko Podobnymi, by było bez innych, ale jesteśmy w czasach, że no jest za dużo, tak jak mówiłaś w ostatnim nagraniu z Zygim, my mamy dość energii, czasu, uwagi dla dania dla 8 najbliższych osób, kiedy jest ich więcej, jest za dużo, jesteśmy rozproszeni i nie dajemy nikomu tej uwagi wystarczająco i nie dzieje się wtedy dobrze, jest po prostu za dużo, tak? Więc tak, bądźmy tymi zwierzętami towarzyskimi, dajmy tym, którym możemy dać tyle, ile im możemy dać, i żebyśmy się czuli pełni i oni się czuli pełni, ale kiedy dajemy troszkę tym 8, bo żeby dać jeszcze 300 innym, to Tak. przestaje działać, prawda? Dokładnie. Wtedy nie mamy już nic i no bo nie napełnimy, nie ma nawet czasu. Co zaczęłam robić? Przede wszystkim mój numer telefonu zniknął z internetu. Prawda? To jest numer jeden. Numer dwa, kiedy ja chciałam rozmawiać, wyznaczałam sobie granicę, ile ja mogę porozmawiać bez zatracania siebie. I obserwowałam, czyli w trakcie, kiedy robiłam eksperyment z tą osobą, wyhaczałam moment, kiedy mnie jest trudno zakończyć konwersację. Czyli na przykład dajesz impuls komuś, że kończymy, ale ta osoba nie słyszała tego, ona dalej mówi. Robisz to po raz drugi i trzeci. I nadal ten ktoś tego nie słyszy. To jest najczęstszy punkt nas wszystkich. Wtedy zaczynam myśleć, czy ja też tak robiłam innym. Czyli zaczynamy słuchać, zaczynamy troszeczkę zwalniać tą rozmowę i rejestrować, po ilu minutach się to dzieje. Miałam sobie takie eksperymenty, czyli nie dzwoniłam już codziennie, tylko wybierałam sobie pewne osoby, z którymi były mi bardzo bliskie, a było mi trudno skończyć rozmowę. Nakręcałyśmy się, jedna przez drugą, prawda? Przyjaciółki. I wtedy, jeśli była to osoba świadoma, mówiłam o tym, komunikowałam: słuchaj, mój zasób jest taki i taki, mam czas tyle i tyle, potem muszę skończyć. Jeśli ona na to reflektowała, mamy do tej pory kontakt. Jeśli ktoś nie szanował tego,
no to oczywiście to był znak dla mnie, to ja mam z tym coś zrobić. To nie to, że ja oczekuję od kogoś, żeby się zmienił. To jest moja granica. Czyli następnym razem ja napiszę maila, napiszę SMS-a, ale przeproszę, że nie mogę rozmawiać. No tak, no. I tak powinno być. Nie damy rady dzisiaj być do dyspozycji każdego na każdy czas i na każde zawołanie. Z mojego doświadczenia nauczyłam się po prostu umawiać na telefony, który jest cały czas wyciszony, i robić to w określonych przedziałach czasu i dni, bo nie jestem w stanie być do dyspozycji pod telefonem, pod wiadomościami non-stop. Zauważyłam, że kreuje to pewnego rodzaju pretensje u niektórych osób, ale pięknie to też powiedziałaś w swoim nagraniu o ciszy. Kiedy wchodzimy w tą ciszę i jesteśmy w tej ciszy, te kłopoty się zaczynają rozwiązywać same. I te osoby, które nie potrafią tego zaakceptować, albo to zaakceptują, albo się rozpuszczą w tej przestrzeni, rozpłyną. Brawo, pięknie to powiedziałaś, brawo. Dokładnie tak jest. Ale wymaga, prawda, praktyki. I to nie jest tak, że ja już sobie też to obcykałam na maksa, tylko jest tak, że ja też wychodzę i ktoś naprawdę potrzebuje pomocy. I okej, okay, to jest tam mój wieczór czy coś i mówię dobrze. I dochodzi do irytacji, bo czasami jest tak, że no różne rzeczy się zdarzają, że to nie o to chodziło, że ktoś potrzebuje twojej pomocy, tylko ktoś po prostu chce się wygadać, on wcale nie chce coś zmienić, on chce nagadać się. Tutaj dochodzimy do takiego tematu wampiryzm energetyczny i też sporo się o tym mówiło, ale no prawda jest taka, że to naprawdę zależy od nas. Tutaj nie ma do nikogo, nie ma sensu mieć do nikogo pretensji, tylko jest to umowa. Tyle chcę dać, tyle mogę, bo takie mam zasoby. Nie dlatego, że ja nie chcę, po prostu więcej nie mam. Też tak jest, że często ktoś, kto potrzebuje uwagi, tak naprawdę mówi, że ma jakąś potrzebę, że czegoś od nas potrzebuje i to jest taki pretekst, żeby mieć kontakt, żeby dostać tą uwagę. W moim wypadku to było to, co mówiłam wcześniej w naszym nagraniu też, to było cały czas proszono mnie o przysługi. Zrób to dla mnie, czy możesz to, czy możesz tam. Nie chodziło tak naprawdę o te rzeczy, o te przysługi, tylko chodziło o kontakt, o uwagę, ale no po raz kolejny, jeśli to jest 300 osób, to nawet jakbyśmy to robili na dwa pełne etaty, nie jesteśmy w stanie dać uwagi wszystkim i nie damy rady zrobić tych wszystkich przysług, więc trzeba było postawić zdrowe granice, żeby nie zwariować. Co mnie zaczęło uczyć asertywizmu, no to już znalazłam się w takiej sytuacji absurdalnej i przesadnej, że no po prostu nie było innego wyjścia jak powiedzieć nie, przepraszam, nie jestem w stanie, lub nie móc nawet odpowiedzieć, bo w pewnym momencie nawet się nie da. Jest to przykre, jest to trudne, bo czujemy też jakieś poczucie winy, ale wszechświat nas stawia w takiej sytuacji, że już jesteśmy w takim niemożliwości wykonania tego, że nie mamy innego wyjścia jak nauczenia się przebywania w tych zdrowych granicach i po prostu jakiejś formy asertywizmu. Ja tego nie miałam zupełnie, więc się tego uczę, ale widzę, że po prostu inaczej się nie da i to jest też dla innych, którzy nas słuchają, bo często jesteśmy mięcy, chcemy, żeby wszystko było dobrze, żeby wszyscy byli zadowoleni, a w pewnym momencie, tak jak mówisz, nasza własna bateryjka się kończy. Wiesz co, Agnieszka, to też jest jeszcze coś innego, bo wszyscy, którzy no mają szerszy, powiedzmy, zasób community naokoło siebie, działają w jakiejś przestrzeni, czy w internecie, czy też mają jakieś grupy, które prowadzą, ten czas tutaj na ziemi, jeśli przeszło się przez jakieś choroby, przez jakieś sytuacje kryzysowe, czy u siebie, czy u kogoś bliskiego, każda śmierć, każde przejście kogoś w inny wymiar, to jest ogromny przypominacz, jak malutko mamy czasu. Dokładnie. Tutaj. To naprawdę to jest no, nick of time, nie? Taka sekundy to są, jeśli chodzi o cały wszechświat. I zastanowienie się, po co ja tutaj jestem, co ja tutaj przyszłam zrobić, przekazać, pokazać, nie wiem, albo być, emanować może nawet, bo każdy ma inną misję, inny swój cel tutaj.
reszta robi się malutka. Tak jak ja, wiesz, widzę po tym YouTubie też nagonki, ale widzę też i nagonki na siebie, jakieś tam nie wytłumaczę tym osobom, nigdy im nie wytłumaczę, nawet nie próbuję, że jest tak i inaczej, bo człowiek, który ma swoją percepcję, nie ma sensu kłócić się i dawać energii, gdzie oni mają swoją percepcję. Jeśli ktoś na przykład zajmuje się mówieniem o kimś w sposób negatywny i robi to publicznie, czy kłamie na czyjś temat, no to moim zadaniem jest to zauważyć i mieć prawidłową reakcję, która mnie wesprze. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, żebym ja chodziła po kanałach ludzi i na przykład pisała im negatywne komentarze. No, co by to świadczyło o jakości mojej pracy w świecie? Jaki to jest wydatek energetyczny, ogromny, naprawdę szkoda tej energii. Ludzie, którzy zajmują się publicznym oplotkowywaniem innych ludzi, na przykład. Jest coś takiego. Może mają za to płacone, może chodzi o tą energię w formie pieniądza po prostu, czy też w formie uwagi. Rozumiem to, do pewnego stopnia rozumiem to. To też nie jest tak, że ja to oceniam jako, że to jest złe, dlatego że jest taka zasada, że w momencie, kiedy my coś oceniamy, to my to przyciągamy, prawda? Więc staram się to zrozumieć i rozumiem to dzisiaj na takim pułapie, że ci, którzy to robią, robią to właśnie po uwagę, że mają ten brak energetyczny i nie potrafią jeszcze inaczej pobrać sobie tej energii, jakiej naprawdę potrzebują. Czyli jest to znak dla mnie w obserwacji społeczeństwa, pewnych grup społecznych, że no, tutaj mamy jeszcze taki problem. Czyli warto, żebyśmy my się pod to światło podłączali, żebyśmy emanowali tą wyższą wibracją, czy taką, która da im to ciepło, które oni naprawdę potrzebują. Nie ma sensu im tłumaczyć, bo oni jeszcze tego nie mają tej energii do zrozumienia jeszcze. To nie o to chodzi, że to jest złe. Po prostu mieli trudniejsze dzieciństwo, nie dostali. I tylko dobrem i właśnie tą energią, tą uwagą, i jeśli znajdę na to zasób i czas, ja czasem nawet na taki komentarz odpowiem. Opowiem, zadam to pytanie, bo być może gdzieś tam się coś tam zapali, nie? Jakieś tam światełko jeszcze. Bardzo, No, zgubiłam się trochę, nie, miałam coś. bardzo dobrze. Bardzo ważne, kluczowe rzeczy powiedziałaś. Kilka też ważnych, kluczowych rzeczy. Pierwsza rzecz, tak, czy publiczne, czy nawet takie prywatne mówienie o innych, no to jest niepotrzebny wydatek energii, tak? To idzie wbrew, jak pięknie to mówiłaś, działaniu magii bogini ciszy. Pierwsze, co powinniśmy się chronić, to właśnie od takich podstawowych zasad duchowych, jak nieocenianie, nieosądzanie, obgadywanie, mówienie o innych. To jest takie bardzo z poziomu ego i bardzo obrabiające nas z energii. A jeśli to się robi publicznie, no wszyscy tego chyba doświadczyliśmy tutaj na YouTubie. Ale wiesz co, jeszcze jest coś, jakbym mogła, żeby to też było dobrze zrozumiane. Nie wiem, czy się uda, dlatego że te przekazy, które ja dostaję, one są tak subtelne, że ja je dopiero muszę ubrać w słowa, czyli ja się też uczę tego przekazu, jak to powiedzieć, żeby było to zrozumiałe. Bo w przekazach dostajemy energetycznie wiedzę, która nam się bezpośrednio układa jakby w komórkach, w ciele. I jest fajnie, przyjemnie, tylko weź to potem opowiedz, zrób z tego historię, żeby była Bardzo dobrze zrozumiała. to robisz. Dziękuję bardzo za komplement. Jeszcze podobno mogę lepiej. Jeszcze tam nie jestem, gdzie bym chciała być, ale no, powolutku. Każdy etap dobry. Jest jeszcze coś takiego, że my, owszem, i to jest też terapeutyczne, potrzebujemy mówić o innych ludziach. I jest zdrowy sposób robienia tego, kiedy zmieniamy nastawienie, mówiąc o tej osobie, która nam sprawia kłopot,
czyli zaczynamy od plotki, bo plotka ma wartość terapeutyczną, czyli jak my kogoś oplotkujemy, to pobieramy energię. Czujemy się lepiej a propos siebie samych, że jesteśmy lepsi, prawda? Czyli pobieramy energię. A, bo w Afryce mają gorzej, a mi to dobrze na przykład, nie? Czyli taki przykład, że wybieramy sobie ludzi, którzy mają gorzej od nas i wtedy pobieramy energię, bo nam jest lepiej. No i w drugą stronę, czyli zazdrościmy komuś, kto ma lepiej, i wtedy czujemy tą zazdrość na przykład. I to nas właśnie pozbawia wtedy energii, nie? Bo frustracja się pojawia, irytacja. Ale jeżeli umiemy świadomie pracować z dwoma energiami, bo zawsze będzie ktoś, kto będzie nam sprawiał kłopot, będzie naszym lustrem w pewien sposób, nieuświadomionym aspektem naszego cienia jungowskiego na przykład. Ja miałam kiedyś problem z pewną kobietą i wtedy byłam jeszcze prowadzona przez bardzo fajną terapeutkę i powiedziano mi, że mam się nią stać, dlatego że to, co ja oceniałam w niej, to był aspekt we mnie, który ja jeszcze nie zintegrowałam. Nie wiem, jak to teraz powiedzieć tak ogólnie, żeby miało wydźwięk dobry. Czyli za każdym razem, kiedy ktoś nas denerwuje, sprawia nam kłopot, partnerzy, prawda, w najbliższe związki, najbliższe relacje, jest spora szansa, podejrzewam, że 99%. Ja w ogóle nie spotkałam się z tym 1%, kiedy jest inaczej. Zawsze tam jest jakaś wiadomość dla nas. Dokładnie, dokładnie. To albo jest bardzo ważna perspektywa. Tak, albo jest coś, co osądzamy i taka superwizja z kimś, przegadanie, ale świadome przegadanie tej osoby, nie publicznie, ale właśnie na terapii albo w superwizji z przyjaciółką świadomą, z przyjacielem świadomym, pomaga nam wejść w tę energię, żeby zrozumieć, czy ja to oceniam, czy ja to neguję, szukam tego aspektu w sobie, czy to jest to, czego ja potrzebuję, czyli to, co osądzam, to może być też aspekt, który ja potrzebuję rozwinąć w sobie konstruktywnie. Joanna, to jest bardzo ważne, co mówisz, i ja bardzo lubię w twoim podejściu, w twojej pracy, że uczulasz i pokazujesz, jak ważne jest wejście w ten cień, żeby nie unikać tego, co nas denerwuje, co jest traumą, tylko właśnie wejść w to i przepracować. I ta teoria lustra, tego, co jest na zewnątrz nas i osób, które w jakiś sposób są dla nas kłopotliwe lub nas denerwują, to jest właśnie pokazanie nam tego, co wewnątrz nas jest jeszcze nieuświadomione i z czym powinniśmy pracować, tak? Co powinniśmy sobie uświadomić. To całkowicie zmienia perspektywę na wszystkie kłopotliwe sytuacje czy istoty, które nas w życiu spotykają, bo często nam się zadaje pytanie, no ale jak ja mam sobie poradzić z tą osobą? To jest toksyczna osoba, to jest nie do życia, jak ja mam tutaj reagować na nią w sposób życzliwy czy zbalansowany asertywnie, nie da się i koniec. To jest właśnie ta perspektywa, prawda, Joanno? Wejść w siebie i zobaczyć, jaki aspekt u mnie jest lustrem tego, że ta osoba na zewnątrz mi się wyświetla i daje mi jakąś informację o sobie. To jest przepiękny rozwój, przepiękne zrozumienie siebie, bo cały czas w tym momencie możemy się oczyszczać z tych energii, z tych pól energii, które są dla nas niekorzystne, które nas blokują, które właśnie nam zabierają energię. Więc z zewnątrz jest to nam pokazywane. Więc tutaj, kiedy ja się na przykład frustrowałam na mój weekend, kiedy byłam obarczana przez inne osoby, którym się być może nie podobało to, że jestem teraz w ciszy, jest tu też coś, jakaś informacja dla mnie, co jest we mnie, że to się manifestuje na zewnątrz, z czym mam pracować, co jest nieuświadomione, prawda? To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. I to jest bardzo ważne, co mówisz teraz, bo widzisz, Agnieszka, to się wydaje takie proste, takie banalne, wejdź, przepracuj, zrób to. I o to się wszystko rozbija, że mimo tego, co wszyscy tutaj już robimy, cały czas obserwuję, że jeszcze nie każdy potrafi
tak gładko, przyjemnie, bo to też chodzi o pewną, żeby to właśnie nie ma być tortura, wchodzenie w cień, tam się bicie z cieniem i tak dalej, to ma być przyjemne, bo tam jest naprawdę skarb, w tym cieniu naszym jest skarb, my naprawdę jesteśmy wszystkim. Mam wspaniały przykład Hollywood. Jest oczywiście sporo filmów na temat tego, co się dzieje w Hollywood, prawda? I teraz biorąc pod uwagę to, że psychologicznie my mamy potencjał bycia wszystkim, również mordercą. Naprawdę, można z człowieka przy odpowiednich warunkach, zobaczmy co robi wychowanie, zrobić z tego człowieka przy takim samym DNA, podobnej strukturze DNA, z każdego można zrobić wszystko, co ktoś sobie zaplanuje. Wszystkie te programy, MK Ultra, prawda? Wszystko można zrobić psychopatę na zawołanie. Jest w tej chwili przepis na każdego. Można za pomocą hipnozy, za pomocą różnych tych technik, jest bardzo dużo, nie będziemy w nie wchodzić. To teraz weźmy sobie przykład Hollywood. Ktoś robi serię, nie wiem, filmów, jakie te gwiazdy Hollywood są. Robi na nich właśnie i ja zawsze słucham wtedy, jak jeszcze słuchałam takich filmów, o energetyce tej osoby, prezentera, który o tym mówi. Czy on się tym nakręca? Czy jest tam nienawiść? W przekazie, w słowach, znaczy poza słowami, bo te słowa są mniej ważne, ale w przekazie energetycznym będziemy słyszeć szybko, czy tam jest nienawiść, czy tam jest pogarda, jaka emocja stoi za tym przekazem. I wtedy często, niestety często zdarza się tak, że zobaczmy, że ci, i teraz znowu, żeby nie było, że o kimś konkretnie mówię, mówię ogólnie, podkreślam to, ci, którzy na przykład robią nagonkę na pedo, prawda? Potem się okazują, że oni są właśnie tymi. Ci, którzy robią, że mają jakby to w sobie, bo się tym nakręcają, się tym wręcz podniecają. Ja nie mówię, że wszyscy. Są ludzie, którzy są głęboko straumatyzowani i zranieni i robią, żeby to odróżnić, że to nie jest zawsze. To jest tak pół na pół. Są tacy, którzy są tak głęboko straumatyzowani, na przykład ofiary właśnie tych rytuałów Illuminati, gdzie oni o tym opowiadają, ale też po latach opowiadają w coraz inny, bardziej zintegrowany sposób. Jak sobie z tym poradzili. Już inaczej ten przekaz jest inny. I w sposobie, jak się o czymś mówi, o kimś, możemy rozpoznać, jakie to jest. I teraz ci, co robią właśnie, że nie wiem, a to ten ma tyle romansów, Hollywood ten z taką, a ci, co piją, adre, pip, chrom, bla, bla, tak? I tam jest właśnie nagonka, że skaczą sobie od łóżka do łóżka. To ten, który robi tą nagonkę, niech popatrzy w lustro i zobaczy, czy on też nie skacze od jednej partnerki do drugiej na przykład. Dokładnie. Prawda? Że to jest w naszym otoczeniu. To, że oni są wyeksponowani, a często teraz na przykład, o, teraz jest nagonka, mogę powiedzieć, ponieważ nie ma tutaj, no nie ma tutaj tej, już dawno przeszedł nasz Jan Paweł II. Jest nagonka na papieża, prawda? Że wiedział o tych tematach, że nic z tym nie zrobił. I zobaczmy, jaki to jest osąd od razu, że jest to nagonka. Zamiast zobaczyć, co za tym kryje się, kto za tym stoi, kto to mówi, jaka to jest propaganda, wyważyć. Postawić się w sytuacji, dobra, załóżmy, wiedział, co byś zrobiła, bo jesteś papieżem, dowiadujesz się, co najlepszego możesz zrobić w tej sytuacji. Bardzo szybko można, zobaczmy jak to szybko działa, wejście w rolę, shape shifting, wejście w rolę tego, kogo osądzam, albo ktoś chce osądzać i stanie się tą postacią, proszę bardzo, wiesz o tym, i teraz masz do wyboru, albo cię zamordują w następnym miesiącu, albo co możesz z tym zrobić dobrego. Bo ilekroć ja słyszałam przesłania Jana Pawła II, ilekroć słyszałam te przesłania, on zawsze prosił,
Polaków szczególnie, o pomoc. On zawsze prosił o pomoc, o wsparcie jego pracy, że on sam tego nie zrobi. Mówił o tym. On pomiędzy słowami dokładnie, był zamach na niego, był. Bardzo ciekawe, bo zapraszamy wszystkich właśnie osądzających tą sytuację do zrobienia takiego ćwiczenia. Postawić się z tej perspektywy. Myśmy właśnie w ostatnich dniach, kiedy to się pojawiło w rodzinie, to zrobili. To, o czym ty mówisz. Postawmy się na jego miejscu, tak? Bądźmy na jego miejscu. Bądźmy na miejscu któregoś na przykład sąsiada, który ma jakąś bardzo trudną sytuację. Jak sobie z tym poradzić? Nie chcę może, żebyśmy publicznie wchodziły w tym momencie w ten temat, bo rozpętamy polemikę i cały ten przekaz nie przejdzie tak, jakbyśmy chciały, żeby przeszedł, ale to jest właśnie najważniejsze, postawić się z perspektywy tej osoby i dopiero wtedy osądzać. Bo tu są niesamowite rzeczy do wyłapania, tak jak ty powiedziałaś, jak on się zachowywał, jak on reagował i wystarczy tylko wejść w tą perspektywę. I jak długo przebywał sam, jak często znikał na modlitwach, ja bym powiedziała, że to były takie excuse jego, takie wymówki, że potrzebował się pomodlić. A do jakiej energii też się modlił, kierował te modlitwy? Tak, dokładnie. To był zawsze żeński, przede wszystkim żeński, boski pierwiastek. To warto właśnie zawsze, zanim kogoś osądzimy, postudiować, wejść głębiej i przejść kawałek w czyichś butach. I co też podjąć byśmy zrobili decyzję. Na jego miejscu, tak? Co byśmy zrobili, no, będąc w taka jego butach? Stymulacja. Bardzo ważne ćwiczenie, wiesz, no, niesamowite rzeczy się dzieją w kraju, w Polsce. Uprawiany jest nerwotyzm na bardzo szeroką skalę. Społeczeństwo już jest całkowicie rozdygotane emocjonalnie i oczywiście za tym kryją się emocje i też chęć wzbudzenia bardzo silnych emocji i kolejnych podziałów w społeczeństwie. Więc nie powinniśmy się dawać zwariować, nabierać do tego dystansu, spojrzeć się na to z dystansem i ta odpowiednia perspektywa i ten dystans to też jest jest to, co mówiłaś w twoim nagraniu o ciszy, tak? Kiedy jesteśmy w tej ciszy, możemy nabrać dystansu do rzeczy, popatrzeć się na nie z centrum, zobaczyć ich esencję i być właśnie w tej mocy. To jest ważne, więc nie rozkminiajmy rzeczy właśnie w takim stymulacji informacyjnej, po raz kolejny w kłótni, w emocjach. To nie jest odpowiednia przestrzeń, odpowiednie środowisko do zrozumienia takich rzeczy, tak? Dokładnie. Tak, tak, absolutnie. To nie jest moment, w momencie kiedy wchodzimy, że, dobrze, fajnie, że o tym mówisz, Agnieszka, to trzeba przypominać cały czas sobie codziennie, bo my dajemy się wciągać. Dlatego, że tytuł powoduje, że my dajemy się wciągnąć w tą dyskusję poprzez samo słuchanie tej informacji. To jest niesamowite. I tutaj naprawdę trzeba za każdym razem ogromnej uważności, jak ja na to reaguję, jaki ja mam do tego stosunek i postawienie się nawet po dwóch stronach medalu. Tej, która jest przeciw, tej, która jest za czymś tam. Postawienie się i zobaczenie, jak to wygląda z tej perspektywy, jak to z tej wygląda i potem wejście w rolę obserwatora. Takie trzy podstawy. I umiejętność nawigowania pomiędzy tymi trzema. Dokładnie. Joanna, jeszcze jest parę aspektów, które mogłybyśmy tutaj poruszyć. Coś bardzo ważnego powiedziałaś, że kiedy szukamy tej uwagi innych osób na zewnątrz, jest to sprowokowane z tego, że w jakiś sposób próbujemy załatać deficyt uwagi i energii w sobie, tak? Ale tu też można by zmienić tą perspektywę, żeby łapać się na tym, kiedy ja ściągam energię innych osób, bo ją potrzebuję dla wypełnienia własnego braku jakiegoś na przykład emocjonalnego czy energetycznego. I w tym momencie co mogę zrobić, żeby poczuć się, że ja wcale nie muszę ściągać cudzej uwagi i cudzej energii, żeby być w mojej własnej pełni, bo kiedy ja jestem w pełni, ja nie potrzebuję okradać innych z energii, ani inni nie potrzebują nas, tak? Więc
chyba pierwsze takie zrozumienie, że my już jesteśmy tą pełnią, tak? Kiedy my troszczymy się o siebie, kiedy mamy to zrozumienie własnej wartości, poczucia takiej godnej miłości w stosunku do samego siebie, nie będziemy szukać wypełniania tego deficytu na zewnątrz. Może warto by było właśnie wejść w tą ciszę, żeby odnaleźć tą wartość dla siebie, tą miłość dla siebie, to światło w sobie, co będzie też wspaniałym prezentem dla innych, dla naszych bliskich, dla naszego otoczenia, bo automatycznie będziemy potrzebować mniej zabierać od nich tej energii, tak, żeby siebie uspokajać, żeby siebie wypełniać, żeby kompensować swój deficyt energetyczny, czy uczuciowy, czy emocjonalny. Agnieszka, ale dałaś temat. No ale sama go poruszyłaś. Ja chciałam go dalej pociągnąć, bo to jest super, ważne. Ale wiesz, jak ja się cieszę niesamowicie. I powiem, jak ja to zrobiłam, jak ja to robię, bo my rzeczy, bo tak, z jednej strony potrzebujemy wsparcia energetycznego innych osób, kiedy my wytracamy energię, a nie potrafimy jej pobrać, bo jesteśmy w chaosie. W chaosie wytracamy wiedzę. W takim rozproszeniu wytracamy rzeczywiście wiedzę i zapominamy o wszystkim. Jak my to robiliśmy, trudno jest. Poza tym cisza wydaje się bardzo nieatrakcyjna dla kogoś, kto nigdy w niej nie był. I jeszcze dodatkowo, jak człowiek jest zdenerwowany bądź coś się dzieje, ma jakiś kryzys, bo albo ma spadek energetyczny, że idzie spać, że nie może się podnieść i potrzebuje energii, albo ma kryzys, że jest nadwyżka negatywnej energii, którą trzeba ukierunkować konstruktywnie, a on tego nie potrafi. Czyli jak tego nie wyrazi do kogoś, to walnie w niego. I tutaj potrzeba jest bardzo szybkiej reakcji. Więc taki człowiek nie będzie siadał w ciszy. On nie może, on nie ma dostępu do ciszy, to nie jest ten moment, prawda? On musi najpierw wyrazić, czyli chce się wygadać komuś. On nie chce tego rozwiązywać, tylko chce wyrzucić energię. I rzeczywiście jest tak, ja też to miałam, wszyscy to myślę, że mieli, że w momentach kryzysowych dzwonią do najbardziej zaufanej osoby, bo bardzo tego potrzebują, żeby się wygadać. I to jest okej. Później nie musimy dzwonić, tylko na przykład zanim zadzwonimy, piszemy SMS-a. Czyli na przykład ja tak zaczęłam robić, że dzieje się to i to i to. Zrobię to i to i to. Jeśli mi nie przejdzie w ciągu ileś, tam nie wiem, godziny, jeśli sobie z tym nie poradzę, to czy możesz spojrzeć w energię dla mnie? Krótko i na temat. Oszczędzamy właśnie wywodów, wylewów wody, jeśli możemy. Jeżeli ta osoba ma w danym momencie czas, to też tutaj dwie osoby są odpowiedzialne za to, czyli skracać tą konwersację. Słuchaj, jestem w kryzysie, dzieje się to i to, ja widzę to i to, czy mnie się to wydaje, sprawdź to. Czyli to, jaki mamy przekaz, na przykład negatywny, prawda, że nie wiem, ktoś tam was tam energetycznie zaatakował, mieliście straszny sen, chcecie sprawdzić, czy to jest, czy to się wydarzy, czy nie, czy to tylko podświadomość się czegoś boi, jest to związane, nie wiem, z jakąś podróżą, która się dzieje za godzinę i trzeba szybciutko zareagować, no to rzeczywiście zadzwonić i wtedy konkretnie chodzi o to, o to, o to, co z tym zrobić, pracujemy. Jeżeli jest to świadoma osoba po drugiej stronie, to też nie będzie zasycać tego, zasilać tego, a to powiedz mi, nie będzie, jak to się mówi, patroszyć waszą podświadomość i wyciągać, tak? Tylko podziała. Tak. Tak, podziała i zmotywuje was, zainspiruje was do dalszej pracy. Tylko trzeba mieć takie osoby wokół siebie, to też jest to łaska. Czyli dajemy informacje i staramy się pracować samemu. Jeżeli nam nie wyjdzie, dopiero wtedy jeszcze raz próbujemy z kimś. To jest taka moja metoda na to. Bo każdemu z nas się coś wydarza, prawda? To nie jest tak, że jesteśmy w stanie zen i już wszystko zawsze będzie dobrze.
I to jest część życia i zawsze tak będzie i musimy się nauczyć, w jaki sposób na to reagować. Ale w taki łagodny sposób dałaś receptę na to, jak sobie radzić w takich sytuacjach, bo każdego z nas to spotyka. Tylko że kiedy właśnie dajemy sobie ten czas, tą przestrzeń, medytację, ciszę, wyciszenie, tak, żeby nie ulegać temu przebodźcowaniu, jak gdyby sytuacje, które narastają w nas, tak jak powiedziałaś, zły sen czy coś takiego, może nie za każdym razem będziemy potrzebować innych ludzi, żeby musieli nas wysłuchać. Może, nie wiem, wystarczy pójść pobiegać, albo potańczyć, albo pooddychać sobie, porobić jakieś kryje i nie musimy już tym wszystkim obarczać innych ludzi, a mieć tą łaskę, mieć takie osoby, które pomogą nam właśnie te rzeczy zrozumieć, przepracować. Jak powiedziałaś, to jest chaos, tak? Kiedy pojawia się jakiś chaos, to się tworzy w chaosie, też znowu wracamy do tej perspektywy. Co mi się wyświetla na zewnątrz mnie? Kiedy jestem w chaosie, jest jakaś chaotyczna sytuacja, która prowokuje nerwówkę, coś się stało, to gdzie to jest we mnie? Gdzie tu mogę pracować? Gdzie jeszcze mogę znaleźć ten balans w sobie? Prawda? Tak naprawdę. Kiedy wszystko jest w tej równowadze, to kiedy my jesteśmy w tym środku, tak? Nie ma ani za dużo emocji pozytywnych, ani jakiegoś tam cierpienia. Jesteśmy tacy neutralni, czujemy jak gdyby nie czując, tak? Jesteśmy w tej pustce. To jest taka idealna przestrzeń dla nas. Więc kiedy dzieje się coś z poziomu, na przykład presja bardzo często doprowadzi nas do chaosu. Opór doprowadzi nas do chaosu, czyli do odczuwania jakichś przesadzonych emocji w tą czy w drugą stronę. Kiedy my właśnie powinniśmy próbować się zbalansować, być w tej zonie takiej bardziej neutralnej, w niej będzie się to dziać łagodnie, tak? Czy ja dobrze mówię? No, cudownie, przyjemnie cię słuchać. Dziękuję. Dobrze. Joanna, chciałam się ciebie jeszcze wypytać właśnie o tą perspektywę, kiedy mówiłyśmy, że bardzo ładnie to powiedziałaś jeszcze wcześniej, że wchodzić do siebie, wchodzić w cień, wchodzić w traumę, to wcale nie znaczy, żeby wchodzić w jakieś ekstremalne znowu emocje, drastyczne, przeżywać to na nowo, bo my się często tego boimy, więc wytworzyliśmy sobie taką przestrzeń duchową, siedzimy na brzegu jeziora, śpiewamy sobie mantry, wszystko jest świetliste, kolorowe, piękne i mamy się utrzymywać w błogostanie. No tak jak powiedziałeś, życie takie nie jest, tak, zdarzą się sytuacje chaotyczne, wyzwania i potrzebujemy stawić im czoła i sobie z nimi radzić. No ale to jest właśnie sprowokowane w tym, że są jakieś też blokady w nas i cała praca duchowa nie polega na tym, że jesteśmy cały czas w błogostanie, tylko oczyszczamy to, co nas blokuje. Czyli pozwalamy sobie wejść w te blokady, w te programy, w te cienie, które są właśnie tymi blokadami, które nie pozwalają nam być w naszym pełnym potencjale, być w tej równowadze, być właśnie w tej przestrzeni neutralnej, spokojnej, tak? Wszystko, co jest nadmierne, co jest w opozycji, co jest w przesadzie, nie jest tym, czym my naprawdę jesteśmy i do czego powinniśmy dążyć. Więc tutaj takie umyślne wchodzenie w to, co nas blokuje, ale tak jak ty mówiłaś, nie przez chęć wywołania cierpienia, byłoby dobrym sposobem, co ty robisz w twoich procesach, żeby w jakiś sposób siebie oczyszczać i mieć tą lepszą jakość zrozumienia, lepszą jakość życia, lepszą jakość reakcji na różne sytuacje życiowe. Nikt tego nie chce robić, bo każdy myśli, że to boli, więc nie będziemy wchodzić w cień, nie będziemy wchodzić w traumę. Tu powiedziałaś coś bardzo ważnego. My możemy w to wejść wcale bez jakiejś wielkiej szarży emocjonalnej i cierpienia, ale powinniśmy to robić i nie myśleć tylko, że kiedy będziemy w pozytywnej świadomości, w błogostanie, no to my już będziemy w takim rozwoju duchowym, że nic nas nie dotknie. Ja osobiście też z tym eksperymentowałam i kiedyś uważałam, że rozszerzając świadomość, pracując z samą świadomością, będzie zawsze dobrze, bo ja będę miała wysoką świadomość i wtedy nic złego mnie nie dotknie, tak? To też taka pułapka duchowa. No i potem nie mogłam zrozumieć, dlaczego, no, chociażby w aszramie wiele osób
bzikowało, tak? A nawet i nauczyciele, ni stąd, ni zowąd, ekstremalne reakcje emocjonalne, przerost ego, uduchowieni, że myślą, że są w jednej, jedynej prawdzie. No coś tu nie gra, tak? Pracują cały czas ze świadomością, uczą nas, jak poszerzać tą świadomość, jak wznosić tą naszą świadomość, jak być w uważności, ale nadchodzi jakaś sytuacja życiowa, sprawdzian, czy chęć właśnie pchnięcia nas dalej w ewolucję, gdzie nagle okazuje się, że na chwilę tracimy tą uważność, na chwilę tracimy tą świadomość i patał, jest kryzys, jest wrzask, jest złość, jest nieadekwatna reakcja do tego, co my próbujemy ze sobą budować w pracy ze świadomością. I tu zauważyłam właśnie, jak kluczowe było, żeby zrozumieć, że sama praca ze świadomością i bycie, wiesz, w super fajnych energiach, błogostanie nie wystarczy, że jest konieczność jednak wejścia w ten cień, w naszą podświadomość, przyjrzeń, jak powiedziałaś, z każdego się da wszystko zrobić. I może im więcej z tego się oczyścimy, tym mniej będziemy podatni na to, żeby można było z nami robić, co się chce, i nie będziemy ulegać najróżniejszym prowokacjom z zewnątrz, bo już nie będzie to takie łatwe w nas, ale ludzie się tego boją, każdy się tego boi, każdy myśli, a nie, popracuję sobie w ładnej medytacji, zrobię sobie wizualizację o świetle, o pięknie, o naturze i będzie fajnie, a weź tutaj, co mi tutaj przeszkadza? Dla mnie metodą stało się coś takiego, że w ciągu dnia, kiedy pojawiają się takie sytuacje niekomfortowe, dla mnie jest to bingo. To jest okazja, żebym weszła w cień, żebym weszła w podświadomość, żebym zobaczyła, jakie są programy, które jeszcze mnie blokują. Dlaczego zostało mi to wyświetlone? Więc w tym momencie biorę sytuację, biorę tą osobę i pytam się siebie, co jest jeszcze tą energią, która mnie blokuje, która jest nieuświadomiona we mnie, z którą powinnam popracować, właśnie oświetlić się światłem świadomości. Wtedy się odblokowywujemy. I tu wcale to nie boli, tak? Pojawiła się jakaś sytuacja. Z czym ta sytuacja jest związana? Z jaką energią? Z jakim programem? Z jaką sytuacją, być może w dzieciństwie, w rodzinie, w innym życiu? Co prowokuje, że reaguję w ten sposób na tą sytuację, lub że ona, czy tą osobę, czy ona mi się pojawia? Czyli każda taka niekomfortowa sytuacja, niekomfortowa osoba jest dla nas tak naprawdę super informacją i możliwością do tego, żebyśmy się temu przyjrzeli, to z siebie oczyścili i stawali się tym, czym naprawdę jesteśmy, tak? To jest też taki nasz bodziec do ewolucji. Ludzie nie chcą tego robić, ale kiedy weźmiemy to w ten sposób, możemy z tym pracować i to wcale nie musi boleć, prawda? Bo mówimy, wchodźcie w traumy. Nie, tu nie chodzi o to, żeby wejść w jakąś katastroficzną I traumę i być ją tam. przeżyć, tylko złapać to, co nas blokuje, przez to, co się wyświetla na zewnątrz, i po prostu uświadomić to sobie, tak? Więc to wcale nie musi być bolesne. Ty takie procesy robisz, wiem, że pracujesz z ludźmi, i to wcale nie musi być bolesne, a jakże oczyszczające i potrzebne. Wtedy taki guru w aszramie nie będzie krzyczał, bo coś mu się nie podoba, bo no, wszedł do środka, przyjrzał się tym sytuacjom, przyjrzał się tym programom. No może nie będzie krzyczał za każdym razem, ale rzadziej. To już będzie dobrze. Dlatego chciałam z tobą jeszcze raz porozmawiać właśnie o tych lustrach, jeśli masz chwilkę jeszcze, o traumach, o podświadomości, Tak, jak ważne jest oczywiście. to. Ja chciałam dodać, wiesz, do tego, co mówisz, bo to, co czym mówisz, żeby wejść ten cień, ja to doskonale A rozumiem. ja wiem. Ja też nie chcę dyskomfortu. Nikt z nas nie chce być nawet przez 5 sekund w sytuacji dyskomfortu. Więc pierwsza trudność to jest właśnie wejście w to, a to wymaga pewnej praktyki. To jest rzeczywiście coś, co robimy na warsztatach czy na sesjach, kiedy wymaga to zwolnienia w czasie i wyrzucenia. Dlatego tak dobrze to działa z kimś. Można to robić samemu przy praktyce, ale tak dobrze to działa z kimś, jeśli dwie osoby wiedzą, jak to zrobić, żeby wyjść z tej roli, która sprawia właśnie kłopot. Czyli na przykład ktoś, nie wiem, ma depresję, jest smutny ciągle, nie ma energii i jest smutny. To zaczynamy to personifikować. Ja tutaj podaję już taką receptę, że podchodzimy do tego przez 10 minut inaczej niż ta osoba, która i tak jest w cierpieniu, i tak jest w cierpieniu. Ona próbuje może wziąć tabletkę, ale ona co dzień w dzień podobno ma depresję. No to dlaczego przez 10 minut nie być w depresji świadomiej?
i ją spersonifikować i zobaczyć, co tam się kryje, bo może się okazać, że tam jest, znaczy na pewno tam jest jakiś dar. Kto czuje się dobrze w depresji, kto czuje się dobrze smutny, co to jest za postać, która jest taka smutna, jaka ona jest, bo ona zazwyczaj ma coś do powiedzenia, że zapomniałaś o mnie, o aspekcie osobowości, która chciałaby zrobić to i to, a ty zapomniałaś, no to ja ci daję tylko smutek. Jak sobie przypomnisz, to będziesz miała tam to, co ja ci chciałam pokazać. I potem się okazuje, że tam jest zupełnie co innego. Ja mówię taki naprawdę banalny przykład, ale na przykład inny przykład, żeby było może jasność lepiej. Ktoś chce wyjść do ludzi, ale jest nieśmiały bardzo. I ocenia wszystkich tych, którzy mają tupet, którzy to robią na siłę, ocenia ich. I co? I wyrzucamy tą osobę z roli. Mówię to, i masz problem. I zdarzają się na przykład tej osobie ludzie, którzy przekraczają jej granice i są dominujący, i oni z tupetem jej wszystko zabierają. A ona biedna, no jest ofiarą tej energii. Co to mówi? Na każdym kroku pojawiają się ludzie, którzy cię wyzyskują jakoś, kogoś tam. Mówi to, że jeżeli wejdziesz świadomie w tą energię tupetu, bezczelności, brania tego, co chcesz, to jeżeli to zintegrujesz, to ci ludzie znikną z twojego życia albo się zmienią. A ty przestaniesz być nieśmiała, tylko weźmiesz, bo zintegruje się energetycznie. I to jest tylko na poziomie energetycznym. To znaczy, że po takiej pracy energetycznej rzeczywiście to jest odczucie, jakby się cud wydarzył, że nic nie musisz robić w świecie, a ludzie inaczej na ciebie reagują. Joanna, i tak czy inaczej ta energia będzie dążyła do zintegrowania się. Dlatego w naszym świecie zewnętrznym pojawiają się osoby, które nam to pokazują, bo to ma doprowadzić się do uświadomienia i zintegrowania. I kiedy my dalej jesteśmy we wzorcu, że to odpychamy, nie chcemy, blokujemy się na to, będzie tego więcej i może to boleć, tak? Może to faktycznie kreować kolejne historie cierpienia, więcej depresji, więcej nieśmiałości, więcej blokad, więcej niepowodzenia w życiu. A my tutaj mówimy, że wchodzimy właśnie w te procesy podświadome i w ten cień w warunkach kontrolowanych. Robimy to umyślnie, więc już sam fakt, że kiedy stwarzamy sobie warunki przychylne, dość kontrolowane do tego, żeby zajrzeć tam do środka i pracować z tym, co jest tam, co należy zintegrować, zrozumieć, zobaczyć, jakie skutki są, z jakich przyczyn, naprawdę to jest najlepsze, co możemy zrobić, bo zaoszczędzimy sobie później w świecie zewnętrznym takiej integracji na siłę, tak? Bo wszechświat, ta energia będzie nas zmuszała do tego, żebyśmy to zobaczyli. To może być przez cierpienie, to może być przez dostawanie po głowie. Widzisz, z jednej strony boimy się wejść w dyskomfort, a z drugiej strony nie wchodząc w warunkach kontrolowanych w ten dyskomfort, który możemy sobie stworzyć z tą pracą z wnętrzem siebie, z terapeutą, czy samemu, czy z jakąkolwiek z metod, to my tak czy inaczej będziemy w większym dyskomforcie w naszym życiu, bo to musi dojść do uświadomienia, do uleczenia, albo będziemy chodzić po prostu po tym świecie subir, czyli otrzymywać tylko to, co dzieje się z zewnątrz, bez większego wpływu na to, tak? Ale wiesz co, mnie się wydaje, że tutaj przyczyniło się społeczeństwo i cały ten boom na rozwój duchowy, który nie jest rozwojem duchowym, czyli latanie w fajerwerkach, bo zobaczmy, że na tej skali Hawkinsa my mamy wszystkie emocje i jeżeli potrafimy korzystać ze złości, ja znam człowieka, który też jest cudownym człowiekiem, ale jeżeli na przykład widzi, że trzeba troszeczkę ludzi wybudzić, to puści jedną kur z drugą, żeby ustawić do porządku, oni się budzą, jeszcze się roześmieją w pewnej praktyce, dlatego że potrafi z tej energii złości konstruktywnie
skorzystać i nikogo nie zranić. Umie to zrobić. My mamy takie... Zobaczmy, że nawet demonologia mówi o tym, że każdy demon jest przypisany mu jest jakaś emocja negatywna. A to zazdrości, a to złości, a to iluzji, a to coś tam, prawda? I mają swoje imiona. I tam jest ich setki tych imion, jak sobie zaglądałam w Wielkiej Księdze Aniołów i Demonów, prawda? I każdy, kto chce, kto się interesuje, czy pracował z kartami anielskimi, wie, że za każdą istotą stoi pewna esencja, która ma nam coś pokazać. Więc jeżeli słyszymy, że to jest zła istota, to natychmiast nogi, prawda, już lecą w drugim kierunku, chcemy uciekać. To jest naturalna reakcja. Ale jeśli właśnie przestaniemy ignorować, że my doświadczamy naprawdę wszystkich emocji, mamy całą paletę barw, dlaczego z nich nie skorzystać? W konstruktywny sposób, właśnie jak powiedziałaś pięknie, w warunkach kontrolowanych, kiedy możemy się zwolnić sobie to wszystko i klatka po klatce, zazdrość, zawiść, zamiast puścić klątwę komuś, co się zdarza bardzo nagminnie, to można wejść, czego ja zazdroszczę. Że zazwyczaj zazdrość pokazuje nam, że ktoś ma to, czego nasze serce potrzebuje, a się nie przyznało. Czyli nasza potrzeba urosła do ram spełnienia i ktoś nam to pokazuje. Jeżeli szybciutko przetransformujemy to na podziw zamiast ocenę, podziw tej osoby, która właśnie ma to, co my tak bardzo chcemy mieć, czy jest tym, co my tak bardzo chcemy, podziwiamy, to jeżeli podziwiamy, to przyciągamy to, już integrujemy to w swój świat. Ale jeśli jesteśmy zawistni, to my stwarzamy opór na to dobre, co ma przyjść do nas. Nie? Wow, i to jest chyba esencja, naprawdę perła tego, co powiedziałaś w tej chwili. To jest właśnie ten właściwy rozwój duchowy, żeby brać całą tą gamę doświadczeń i emocji, które mamy, umieć je transformować i zamieniać w naszą prawdziwą moc. To jest bardzo ważne. Ten prawdziwy takie pojęcie zrozumienia duchowego, rozwoju duchowego, to jest też żyć na co dzień z tą perspektywą duchową, tak? Czyli transformować, odkrywać siebie, poznawać, a nie myśleć, że ja jestem tylko w rozwoju duchowym, kiedy jestem w medytacji nad jeziorem i zostaję w stanie błogości. Tak naprawdę jest to odrealnienie, czyli kolejna pułapka duchowa. Ile osób sobie mówi, ja tutaj doświadczyłem jakiegoś samadhi, oświecenia, wszystko jest tylko iluzją, więc jeden kij, nie muszę się w nic angażować na zewnątrz, w materię, w życie i tak dalej. To nie o to chodzi, tu prawdziwa taka no, integracja. Tak, tak, ta prawdziwa integracja to jest żyć z tej perspektywy każdego dnia, prawda? Utrzymywać się w tym, robiąc codzienne, normalne rzeczy. Pod chyba naszym ostatnim filmem ktoś napisał, że Osho mówił, że nie ma sensu siedzieć w medytacji, bo to całe życie musi być stanem medytacji, tak? No tak, całe życie polega na tym, żebyśmy byli jak najwięcej w tej uważności, tak, w rzeczywistości tego, co się dzieje, a nie w halucynacji naszego umysłu, w traumach przeszłości i lękach o przyszłość, tylko być w tej uważności. No ale jak my mamy się nauczyć koncentracji i uważności, jeśli nie oferujemy sobie nawet jakiejś chwili na higienę umysłu, na medytację, na koncentrację, na wczuwanie się w to, co my naprawdę czujemy, żeby mieć tą uważność w ciele, w umyśle, w odczuciach. Do tego jest właśnie taka medytacja. No może ktoś to już jest tak uważny, że może mieć to permanentnie, ale ja uważam, że no, to są rzeczy, nie każdy, które tak. powinniśmy się nauczyć i powinniśmy właśnie przebywać w takim czasie kontrolowanym medytacji, kiedy trenujemy ten nasz umysł, kiedy trenujemy te nasze myśli, naszą uważność i dopiero potem ten stan utrzymujemy przez resztę dnia. Bez tego, no to nie wiem, no powodzenia. Dokładnie, powodzenia. Wiesz co, pięknie to powiedziałaś. I jeszcze coś powiedziałaś
Na samym początku, ja teraz zapomniałam, ale to jest tak bardzo ważne. Wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Właśnie chodzi o to, że tutaj każdy adept tak zwanego rozwoju duchowego, prawdziwego rozwoju duchowego, a już wiem, co powiedziałaś, Integracja, że my tak. chcemy za wszystko, za szybko chcemy tego rozwoju, że my już chcemy oświecenia za szybko, bez poukładania sobie podstaw, czyli to jest tak, jakbyśmy budowali dom bez fundamentu. On długo nie postoi, a w jodze mówi się, każdy mistrz duchowy powie, że jeżeli ktoś wchodzi w te pułapy innych stanów świadomości bez bycia w ciele, czyli bez treningu jakiegokolwiek, czy to jest taniec, czy to jest sztuki walki, czy hatha yoga, cokolwiek, to jeżeli wchodzi się bez tego w tamte pułapy, można długo na tym świecie nie zabawić, dlatego że te energie są tak bardzo silne, że może dojść do tego, że dusza jest jakby już wyszła z ciała, już jest nieobecna, albo ten człowiek długo nie pożyje, przejdzie szybciej. Po prostu ciało fizyczne umrze, dlatego że zostanie wyjęty poprzez te bardzo, bardzo silne forsy z ciała. Czyli on będzie jakby żył, tylko tutaj na ziemi będzie takie zombie. Czyli tam jest pięknie, pięknie, ale jak schodzi do ciała, to się okazuje, że jest cierpienie. No właśnie, bardzo Nie ma często tego ugruntowania, nie ma tego ziemienia. korzenia. I to też jest banał, bo mówią, a idź sobie pochodź po trawie i będziesz umieziemiony. No nie do końca. Nie do końca, bo to jest też forma treningu naszej kinestetyki, czucia naszych mięśni, naszego ciała, zwarcia naszej postawy ciała. Jeśli energia tam nie płynie, tam są blokady, a one powstają codziennie. Można coś usłyszeć i od razu mieć blokadę w kręgosłupie albo w karku, prawda? Tak. To jeżeli tego nie będziemy dziennie o to dbać, to ja bym też życzyła powodzenia w rozwoju duchowym. Tak, to nie jest tylko same uziemienie, ale tą świadomość, uważność ćwiczy się na kilku etapach i nie możemy wskoczyć od razu w świadomość jedności, samadhi, oświecenia, bez właśnie tych pierwszych fundamentów i przejścia wszystkich warstw. Zobacz, buddyzm, kiedy uczy nas medytacji i uważności, pierwszy pułap to jest świadomość ciała. Dopiero później jest to świadomość umysłu, w ogóle o czym my myślimy. Dopiero wtedy możemy załapać świadomość umysłu, jak już mamy tą naszą ugruntowaną świadomość tego, co się dzieje w każdej chwili z naszym ciałem. Przecież większość osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak w pewnym momencie zachowuje się ich ciało. Robią to automatycznie. Znowu jest to zarządzane przez podświadomość. Są ruchy, o których nie zdają sobie sprawy, tak? Ja sama wiem po sobie, przez całe moje nastoletnie życie siedziałam tak i nie miałam tego żadnej świadomości, że miałam napięte ramiona. I dopiero kiedy zaczęła się praca z jogą, praca z ciałem, ja zaczęłam się rozluźniać i rozumieć, co Ja to też tak. jest rozluźnienie, tak? Dlatego joga, buddyzm czy inne nauki taki akcent dają najpierw na pracę z ciałem, żebyśmy w ogóle umieli je czuć, wiedzieć, mieć koncentrację i uważność tego ciała. Dopiero później możemy zacząć obserwować nasz umysł, mieć uważność naszych myśli i pilnować, robić jakąś higienę w naszym umyśle i tam już wtedy nie lata, nie babla, tak jakby samo chciało i jest to w jakiś sposób okadrowane. Na koniec są to uczucia, te subtelne uczucia, które mamy w ciele, tak? To już jest bardzo, bardzo subtelne, jak możemy umieć zdefiniować nasze uczucia, słyszeć te nasze wglądy, jeżeli my nawet nie wiemy, że mamy spięte ramiona lub mamy zaciśnięte uda lub jakieś niekontrolowane ruchy. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. I też dlaczego? Tutaj też jest bardzo ważny wątek, że chcemy iść w tym rozwoju duchowym na skróty, tak? A to może być wręcz niebezpieczne, bo kiedy zażyjemy sobie jakiejś substancji, tak? Albo będziemy sobie odpalać, nie wiem, tak zwane kundalini.
A kiedy to wszystko nie jest oczyszczone, kiedy nie weszliśmy w tą pracę wnętrza siebie, nie przyjrzeliśmy się blokadom, tym programom, traumom, cieniom, energii, no to to jest u mnie w aszramie na przykład mówiono, jest to jak otworzyć puszkę Pandory, tak? Zażyje sobie człowiek jakieś substancje, odpali sobie tak zwane kundalini, a tak naprawdę nie wiadomo, jak zareaguje i reakcja i to, co się będzie z nim działo, zależy właśnie od tego, co jest wewnątrz niego i to zostanie wyolbrzymione. Jeżeli on nie opoczyszczał się, nie pouwalniał tego wszystkiego, no to w tym momencie to wszystko się będzie chciało oczyścić i uwalniać, ale to może iść siłą torpedy. I znamy takie To osoby. jest tornado i nie chcemy być przy tym, bo jeżeli ktoś na przykład 20 lat jest pasywno-agresywny i chowa sobie złość, to jak ta tama puści, nie chcemy być wokół, prawda? Dokładnie. To jest bardzo niebezpieczne. Jeszcze widzisz do tego, co powiedziałaś, bo znowu tyle fajnych wątków, tak by fajnie było pociągnąć świadomość ciała. Rzeczywiście. Dla wszystkich, którzy na przykład tak chodzili, bo ja też tak chodziłam, od razu mówię, to jest lęk. To jest lęk. Osoby wrażliwe, czujące więcej, potrzebują więcej asertywności w życiu, większych granic niż inni i objawia się to często właśnie czymś takim. I też dochodzi do takiego momentu, że jeżeli utrzymuje się to latami, to my już nie czujemy lęku. Wszyscy naokoło będą wiedzieć, że my się boimy, ale my już nie czujemy lęku, ponieważ on sobie tutaj siedzi, jest mu fajnie, prawda? No tak. Ale jak tylko zaczniemy coś ćwiczyć i poruszać ramionami, to się okazuje, że ten lęk wraca. I na przykład to, co powiedziałaś, że mamy te emocje w ciele. Jeżeli ktoś, pytamy go, jak się czujesz, skąd wiesz, że jesteś smutny? Jak to czujesz, że jesteś smutny? Jakbyś chciała stworzyć tą emocję we mnie, co byś mi zrobiła? To na początku ludzie, którzy w ogóle nie mają kontaktu ze swoim ciałem, muszą chwilkę poszukać. Oni nie czują tego w ciele. Zobaczmy, że każda emocja, ona gdzieś siada. Tak. Każdy z nas potrafi ulokować emocje zazdrości. To będzie splot słoneczny, prawdopodobnie. Poczucie zranienia przez kogoś, klatka zaboli, prawda? No, mogą być różne oczywiście objawy. Ktoś, kto nie potrafi skończyć rozmowy, kiedyś też miałam taką panią, kto nie potrafił skończyć rozmowy, im były notoryczne pretensje, ogłuch na prawe ucho na przykład, bo tam trzymał komórkę. Przez jakiś czas, tak? Zapalenie ucha. Czy to jest tak bardzo, bardzo Zasłona. somatyczne, psychosomatyczne, to, co się dzieje w naszej psychologii, natychmiast nasze ciało rejestruje i to się tam zapisuje. Od razu jest zapis. I to też nie jest. Ja się kiedyś bardzo zachwycałam właśnie, że mam takiego znajomego jasnowidza, który jak przychodziłam do niego, to on na przykład kładł rękę tu. Wiedział. Tu i czytał, co się dzieje w moim życiu, i na przykład, o, tu się pokłóciłaś z tą osobą, a zostało. Czy na przykład, właśnie jakieś tam sprawy, o, twoja podświadomość myśli o tym i o tym, o, tutaj czuć ten twój projekt, o, tu czuć, że piszesz. On to sczytywał w ciele, to się Wszystko w zapisywało ciele. dokładnie, tak, dokładnie, i dziennie. Teraz, jeśli my zobaczymy, ile dziennie pobraliśmy informacji, to wszystko idzie w nasze ciało. Dokładnie. Potrzebujemy potem to wywalić. Potrzebujemy tą energię ukierunkować. Stąd mamy te Bo już nie ma wspaniałe. I dlatego mamy te wspaniałe techniki wschodu, tak? Czy to jest yoga, qigong, czy nawet taniec, tai chi, kontakt z naturą, sport, to wszystko pomaga właśnie uwalniać te emocje, które zostały zapisane w ciele, a ta uważność i medytacja pomaga nam je też odczuć, odnaleźć, umiejscowić i też pracować z nimi, prawda? Uwalniać je. A powiedz, Agnieszka, co ty robiłaś właśnie w tych ośrodkach, ashramach? Szukałam na odwieczne pytanie, kim jestem, odpowiedzi.
No, ja myślę, że warto pociągnąć taki temat, bo jest dużo poszukujących i tam też pewne rzeczy ciekawe płyną. Jest taka książka Eat, Pray, Love, kochaj, żyj, Tak, jedz, tak? I ta dziewczyna też miała, autorka, fajne przesłania, ale każdy z nas ma coś takiego i myślę, że gdybyś się tutaj też przekazała swoje doświadczenia, to też byłoby tak nas tutaj inspirowało, bo ja przyznam, że nigdy nie ciągnęło mnie do aszramów. ale dużo mówisz o jodze, tak, o filozofii jogi, o przekazach joginów. Więc ja uprawiałam właśnie taką jogę w aszramach filozoficzną, tak, starożytną, filozoficzną. Chodziło o przekaz, o wiedzę, o narzędzie, które pomaga nam doprowadzić się do tego balansu, gdzie jest właśnie ta równowaga między ciałem, umysłem, energią, duszą, duchem, tak, żebyśmy mogli być w tym większym balansie, żebyśmy mogli bardziej poznać siebie. I co w jodze jest wspaniałe, no to jest praca właśnie na każdym poziomie, tak. Pracujemy zarówno z naszym ciałem, jak i z intelektem, z umysłem, z naszą energią. I jest to potężna praca, która daje dobre skutki i jest taką ścieżką, która nas przygotowywuje. Tak, tak jak mówiłyśmy przed chwilą, nie idźmy do oświecenia na skróty, bo jeżeli nie jesteśmy do tego przygotowani, to może być różnie. I tutaj też w aszramie na jodze mnie nauczono tego, tej pokory, tej cierpliwości i tej pracy, stopniowej pracy, żeby być przygotowanym, żeby ta energia, ciało, umysł były przygotowane do przyjęcia energii czy zrozumienia. Bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo dobre. Ja się tam szczególnie znalazłam i odkryłam jogę przez problemy zdrowotne i zauważyłam, jak tutaj to niesamowicie pomogło, bo to była też praca oczywiście na tych wszystkich poziomach. Więc najbardziej mnie interesowała joga terapeutyczna i też ta joga, dżana joga, filozofia jogi, czyli zrozumienia. I to jest takie same zrozumienia w każdej innej filozofii, w każdej innej kulturze, tak? Cały czas mówimy o tym samym, często używając innych języków, a to, że no pewne nurty mogą być przechwytywane, no to idziemy tam po wiedzę. Tak, po narzędzie, ale nie musimy się z tym identyfikować, tak? Nie musimy walczyć o to, że to jest jedyna prawda. Ja próbowałam różnych nurtów duchowych i różnych teorii, szukałam wiedzy wszędzie, po prostu szukałam odpowiedzi na pytanie, kim jestem, bo dla mnie zawsze absurdem było, że jakimś problemem w systemie, umyślnym zresztą, że my się rodzimy jako istoty świadome. A nie mamy odpowiedzi na tak podstawowe egzystencjonalne pytania. Nie mamy wiedzy, więc żyjemy przykrywając te pytania, odpychając je od siebie, a przecież to jest esencja, to jest najważniejsze, kim jestem, po co tu jestem, jaka jest natura rzeczywistości, co jest po śmierci. Dla mnie były to zawsze pytania, które pojawiły się od dziecka i są obecne we mnie codziennie, więc. Kiedyś próbowałam szukać zrozumienia na poziomie intelektualnym i umysłowym, i dobrze wiemy, że możemy sobie świetnie mówić i pięknie się tym bawić, ale te słowa są tylko właśnie po to, żeby przybliżyć nas do zrozumienia, do odczucia tego zrozumienia, i możemy bawić się tymi słowami. Co jest też chyba, co ty zrozumiałaś w twoich mocach ciszy, jako też kolejny z punktów, o co chodzi ze słowami. Wiesz co, tutaj ja myślę, że mam nadzieję, że zrobimy sobie jeszcze dodatkowe programy. Chciałabym usłyszeć więcej o Twoich doświadczeniach w aszramach. Ja nigdy nie byłam w aszramie. Nigdy mnie nie ciągnęło, natomiast mam bardzo silny, i to nie to, że ja chciałam, po prostu w momencie, kiedy poruszyłam pewne energie, właśnie z racji swoich jakichś tam właśnie przeżyć i chciałam się wymedytować z tej ziemi, no odpaliły różne inne rzeczy, a że już była ta kryja yoga i wiedziałam, jak to zrobić, to użyłam pewnych technik pranajamy i techniki, specjalnej techniki oddychania, którą znalazłam też w Joganandzie. I fajnie byłoby to połączyć, zobaczyć, bo tutaj tak jak wszystko, jest polaryzacja, tak jak wszędzie. Aszramowi nierówny, te doświadczenia są cenne. Myślę, że warto je przekazać.
ale jeszcze z racji tego, z tych doświadczeń, które ja miałam, możemy sobie też pewne rzeczy porównać i zobaczyć, co z tego ludzie mogą dla siebie wziąć. A jest co brać. I no to, a co jest. To jest to, co robiła w ashramach, to jest to, co powiedziałaś, tak? Kriya yoga, pranayama, hatha yoga i każda możliwa yoga. Ale to było bardzo oczyszczające, bardzo ciekawe narzędzie, tylko zauważyłam, że trwało na jakiś czas. I tu też ta pułapka duchowa, tak? Żeby nie wpaść w okej, znalazłam już jakąś ścieżkę, jakąś drogę, to jest tylko to jest odpowiedź na wszystko i wszyscy macie się stać joginami i tylko ja wiem dobrze, ja wiem lepiej, to jest ta prawda. To jest pułapka, tak? Mówiliśmy, to są narzędzia, które są potężne i naprawdę mogą bardzo dobrze działać, a przede wszystkim przygotowywać nas do pracy z naszym wnętrzem i pracy z nas. Ich celem jest doprowadzenie nas, jak każdej ścieżki duchowej, do samopoznania, tak? Więc możemy jej używać. Ja jestem ciekawa, więc zwiedzałam różne ścieżki duchowe i porównywałam je, ale tak naprawdę mówię o tym samym. Yoga była no, tak bardzo naukową ścieżką, bardzo ustrukturyzowaną, ale też jej próbowałaś, bo tak jak mówiłaś, kriya, mantry, yoga, taniec, pranayamy, to jest dokładnie to. I co do czego to doprowadza? Też do zwiększania naszej energii życiowej, tak? Żebyśmy nie musieli okradać innych, a mieli tą pełnię jak najwięcej tej energii życiowej, bo gdy mamy tą dobrą, wysoką, zbalansowaną energię życiową, no to jesteśmy, wszystko się dzieje dobrze, tak? Jesteśmy zdrowi, nasz umysł pracuje spokojnie, nasze emocje są też zrównoważone, jesteśmy w takiej dużej równowadze, ale ciężko jest się utrzymać, tu yoga nas tego nie uczyła na przykład i w ashramach nas tego nie uczono, ciężko jest się utrzymać w 100% uważności, coś się pojawia z zewnątrz, co chce być oczyszczone i kiedy na chwilę tracimy tą uważność, to my możemy z tym się stoczyć i polecieć za tym i tutaj nie rozumiemy, dlaczego tyle pracuje nad sobą, a mimo to zdarzają się takie potyczki, a to jest właśnie to, że brakuje tej części wejścia w podświadomość i oczyszczania się po prostu z tych trudniejszych rzeczy. Trzeba się przyjrzeć temu. Nie zauważyłam, że samo śpiewanie mantr, chodzenie na satsangi, ćwiczenie wystarczyło, żeby oczyszczać to, co jest nieuświadomione. Trzeba to sobie po prostu uświadomić. Właśnie miałam ci to pytanie zadać, co spowodowało, że to nie wystarczyło, że doświadczyłaś tego, ale to jeszcze nie było wszystko, prawda? To właśnie odpowiedziałaś fenomenalnie na to pytanie, że no, zrozumienie, co się za tym kryje i wejście, zintegrowanie. Natomiast śpiewałaś mantry, rozumiem. Ja miałam też kontakt z mantrami inaczej, ponieważ ja sobie do tych ashramów nie chadzałam, to one niejako przyszły do mnie w różnych formach i było to przezabawne. Myślę, że fajnie będzie, jak sobie porównamy te mantry i opowiemy o nich. Nie wiem, czy damy radę dzisiaj, bo mam wrażenie, że możemy i 5 godzin spokojnie przechodzić. Spokojnie, tematów nie brakuje. My się dopiero poznajemy z Agnieszką, więc powiem tylko, że kiedy ja dostałam mantry bezpośrednio od studenta z Indii, który miał prawdziwego guru i ten guru ćwiczył piątkę ich i każdego z nich uczynił odpowiedzialnym za inną dziedzinę. Jeden był astrologiem, drugi był specjalistą energii i tak dalej, i tak dalej. I oni zajrzeli sobie do mojej tej indyjskiej astrologii, bo jest ta zachodnia i ta ich wedyjska, tak? I oni ustalili, że wybrali mi mantry, które ja miałam powtarzać. I miałam je zrobić o godzinie 6 rano. I ja mówię, matko, o tej porze to ja nieprzytomna będę. I jeszcze do tego najlepiej nago, w stronę z wschodu słońca, prawda? To trzeba tam odpowiednie procedury. I powiem szczerze, że one działały niesamowicie. Ja nie chcę tutaj opowiadać, co się zaczęło dziać z energią i jak musiałam do Indii dzwonić, bo doświadczałam takich orgazmów, po prostu, ja mówię fizycznych, kosmicznych, one były nie energetyczne, one były fizyczne,
I ja nie wiedziałam, jak to przestać. I tutaj mówię, jakby komuś się zdarzyło, to trzeba położyć no, na wargi sromowe miód. Od razu mówię, jakby ktoś zaczął orgazmować bez przerwy, nie dotykając się, mówię, nie dotykając się, poważnie, to się może zdarzyć, to jest na to metoda. Po prostu energia, która jest poruszana poprzez mantry, jest tak bardzo silna, że ja nie miałabym o tym pojęcia. Czyli do tego momentu dla mnie mantra to była, tam, co tam jest, prawda? To jak może modlitwa, może jakieś tam błogosławieństwo od różnych tam istot, a potem dali mi jeszcze jedną mantrę, w skrócie mówiąc, do Lakshmi, a pojawiła mi się, ja do końca nie wiedziałam, kto mi się pojawił, myślałam, że to Lakshmi, pojawiła się kobieta, czyli ona mi wypadła tego dnia, kiedy było święto Lakshmi, na dywan, ja jej nie wzięłam nawet, i jak kiedy ją podnosiłam, zaczęłam słyszeć dokładnie, jak ją śpiewać. I stanęła przede mną kobieta z tym ich instrumentem, który ja nawet nie wiem, jak się nazywa, zaczęła śpiewać i zaczęła tańczyć. No i ja przez godzinę po prostu byłam w transie i z nią tańczyłam. Miałam wyjść z domu gdzieś tam. I okazało się, że powiedzieli mi, że to jest ogromna łaska od tej Lakshmi, i w ciągu tej nocy miałam sen, że dostanę angaż w teatrze. I rzeczywiście tak było, chociaż ja się nigdzie nie ubiegałam wtedy. Natomiast lata później, teraz niedawno, kilka miesięcy temu, spotkałam człowieka z Indii w nocy. Była 12 w nocy w Niemczech. Student przyjechał z Indii, który miał właśnie te pierścionki z astrologii. Widać było, że był bardzo wysoko w tych kastach. No i ucięliśmy sobie w nocy pogawędkę. I on jest przekonany, że to nie była Lakshmi, tylko Saraswati. No i oczywiście też był pod ogromnym wrażeniem, bo oni się modlą, żeby te boginie im się pojawiły. Także no ja mam totalnie, kompletnie inne doświadczenia. Nie musisz chodzić do ashramu, masz takie powodzenie, jak boginie same przychodzą i tańczą dla ciebie. Ale to jest moc mantr, tak? I no wiadomo, że energia zadziała na każdą osobę tak, jak ona jest na to gotowa, tak? Jaka jest jej też własna wibracja, a one mają potężną moc. I to jest też naukowe, to są dźwięki, tak? To są dźwięki wszechświata, więc możemy ich używać, pracować z nimi i obserwować, co się wtedy dzieje, i dzieją się faktycznie magiczne rzeczy. No, niesamowite to jest. My sobie, Agnieszka, nie wiem, ile już nam czasu minęło, ale mam tutaj nadzieję, że sobie porozmawiamy i pociągniemy te tematy. Oczywiście wszyscy po drugiej stronie, jeśli coś zapomniałyśmy, któregoś wątku, powiedzcie, pociągniemy, dopowiemy. Miałyśmy mówić zupełnie o czymś innym, a popłynęłyśmy w tych tematach, ale wspaniale się z tobą rozmawia. Więc porozmawiamy jeszcze. Nie wiem, czy chcesz teraz dokończyć jeszcze o tych dodatkowych elementach, punktach mocy, ciszy, które ci się pojawiły. Dobra, pojawiło się. Wiesz co, to jest nadal jakbym była w procesie tej ciszy, mimo że już jest kilka też innych procesów. Ale dopowiedzmy o tym. To jest też to, że bogini ciszy nie rzuca słów na wiatr. I te przekazy są tak bardzo subtelne w ciszy, że bardziej dostajemy wiedzę energetyczną i dopiero potem przerabiamy to na słowa. Bo co to znaczy? Nie rzucaj słów na wiatr. Prawda? Taki banał się pojawia, ale poczuć to w ciele jest zupełnie inaczej. Czyli jak ja dysponuję swoimi słowami, jak ja je przekazuję innym, i wtedy zaczynam zauważać jakość też moich nagrań do ludzi, i tak jak ludzie nagrywają się do mnie, najbliżsi, czy jak kiedy odsłuchuję, słucham, że ktoś na przykład 10 razy powtórzył, mam tego dosyć, prawda? W ciągu 7 minut na przykład. I co to nam mówi? Bo to jest afirmacja, czyli my z każdym wypowiadanym słowem tworzymy już rzeczywistość. Czy my o tym wiemy, czy nie? Czyli znowu wyrzucamy energię albo świadomie ją wydatkujemy.
To jest ta chyba 17 moc, a tutaj przyszła mi jeszcze mi przyszła 18 gdzieś po drodze. Teraz, tak. No, dziękuję, zapisałaś to. Właśnie. Wszystko, co mówię, każde moje słowo naprawdę liczy się najmniej. Chodzi o esencję, nie tylko moje. Tak jak powiedziałaś, Agnieszka, to, co słyszymy, słowa są ważne, ale jeszcze nie najważniejsze jest właśnie ta przestrzeń pomiędzy słowami, która znaczy o wiele więcej, esencja. Tak jak w tańcu uczymy się ruchów czy w jodze, ale pomiędzy zmianą pozycji z pozycji jest taniec. Taniec to jest to, co dzieje się pomiędzy jedną pozycją a drugą. Przepływ energii to jest to, co się dzieje pomiędzy jedną pozycją a drugą w jodze. Eckhart Tolle też mówił, że zrozumienie, prawda, oświecenie jest właśnie jest w przestrzeni między tymi dwoma myślami. I poczuć to jest dopiero łaska. Bo naprawdę ja zdaję sobie sprawę, że moje słowa teraz brzmią banalnie. Bądź w obecności, bądź w ciszy. To jest taki banał. Staram się to tak przekazać, żeby ktoś mógł od razu to odczuć. Być może to jest też moim celem albo częścią mojej misji, żeby te przekazy, które spisuję, i gdzieś po części, tutaj nie chwaląc się, ale mając od czytelników informację zwrotną, bo sama bym tego nie powiedziała, bo bym nie wiedziała. Jeśli moje książki czyta się z lekkością, to znaczy, że otrzymujecie tę lekkość. To jest dla mnie komplement. Znaczy, to jest też dla mnie informacja, że w jakiś sposób jestem na drodze, którą chcę kroczyć. Żeby wam było lekko. W tym całym procesie, poprzez te różne właśnie nawigacje między skakaniem czasami takich, między jednym kryzysem a drugim, a jeszcze przeskoku na trzeci. Bo ja miałam bardzo spory kawał życia, kiedy miałam wrażenie, że Agnieszka, że skacze z jednego kamienia po wodzie na drugi, a one jeszcze toną pomiędzy. I pojechałam wtedy na warsztaty właśnie też psychologii zorientowanej na proces i mówię do terapeutki, że no moje życie tak wygląda. Ja ledwo nadążam robić te szpagaty, przeskakiwać, a ona się uśmiechnęła i powiedziała, no i co w tym złego? I to mnie dopiero zastanowiło, że my uczymy się na danym poziomie, że tak miało być. Że to było moje przygotowanie na potem. Że to, że skaczemy, to nie jest złe, tylko to jest pewna szkoła od uniwersum, która przygotowuje was potem do czegoś. I potem jest łatwiej. A jeszcze jak się uczymy w tym procesie, jak z przyjemnością skakać czasami. O, kolejny kryzys, no to szpagacik. Czyli akceptacja tego, co się wydarza, bo wszystko jest po coś i tak naprawdę prowadzi nas ku zrozumieniu siebie i odkrywaniu siebie. Joanno, rozmawia się z tobą wspaniale. To jest cudowna zabawa właśnie słowami, słowami, które nie są w stanie wyrazić tego, co jest niepoznawalne, nieosiągalne dla umysłu. Wszystkie te kultury, ścieżki duchowe, o których mówimy, one tak naprawdę są nauką o tym, jak radzić sobie z umysłem, żeby na tyle go odsunąć, żeby można było doświadczyć i poznać tą prawdę, która nie jest werbalna, ale to jest wspaniała zabawa i sama energia używania tych słów i bawienia się nimi też nas doprowadza właśnie do tej jakości, żeby chcieć być w tym, tak? Żeby szukać tego, żeby podążać za tym, żeby inspirować się poznaniem siebie i też mogą odpalić w nas procesy samopoznania. Dlatego mówmy i często powtarzamy i cały czas o tym mówimy, bo utrzymuje nas to właśnie w tej energii. I to jest chyba ważne, żeby w tych czasach chaosu, szumu, informacyjnego, przestymulowanych czasach pułapki,
jak najwięcej otaczać się takimi treściami, bo umysł musi być zajęty, które nas utrzymują właśnie w takiej energii, w jaki sposób dyscyplinują. Więc jeśli już mamy używać tych słów, jeżeli mamy dawać energię, no to może właśnie w ten sposób. Przepięknie o tym wszystkim mówisz. Bardzo ci jestem wdzięczna za te wszystkie piękne słowa. Korzystajmy z nich. Wyjmujesz słowa z moich ust. Czuję się z tobą cudnie. Piękną synergię mamy, i twoje słowa sprawiają, że jest mi łatwiej kroczyć moją ścieżką. Dziękuję. No. Jesteś dla nas, Jasiu, inspiracją. Niesamowicie. Ja mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj poczujecie po drugiej stronie, bo naprawdę takich ludzi jak Agnieszka trzeba nam więcej, żebyśmy mogli z łatwością kroczyć to światło. Wydobywasz to, co najpiękniejsze, i podtrzymujesz to światło. I nawet zobacz, ja o tobie nie wiem jeszcze wiele, ale czuję ta joga, tam trzeba to tutaj pociągnąć. Czuję, czuję. Ale ty już ją pięknie zrozumiałaś i poszłaś od razu do esencji. Kawałeczku. Pięknie. Bardzo ci dziękuję, Joanna, za te słowa. Wzajemnie. Są bardzo miłe. Jeśli mogę dać moją cegiełkę światła dla tego świata, no to będę to robiła. A rozmowa z tobą to jest czysta przyjemność. Jesteś dla nas wielką inspiracją i właśnie to, w jaki sposób używasz słów, kierujesz słowami. To jest ogromna pomoc właśnie dla ludzi, dla ich zrozumienia. Więc pozostańmy w tej energii, którą właśnie tutaj Joanna stworzyła i tak grzecznie Agnieszka i towarzyszy wzajemnie. ci. Towarzyszmy sobie tutaj w tym wszystkim, co się dzieje, bo tego światła w tej chwili, podtrzymywanie tego światła to jest to, co potrzebujemy teraz najbardziej. My sobie jeszcze porozmawiamy o tym ostatnim moim przekazie, też od tego mistrza, z którym w ogóle nie miałam kontaktu, ale to było jego główne przesłanie, kiedy w końcu poczułam i od niego przekaz bardzo właśnie na teraz, żeby podtrzymywać to światło. I są na to sposoby, my to robimy cały czas, ale my też potrzebujemy, żeby inni to robili. To jest taki łańcuszek, ciąg. Uwaga, energia, światło, miłość. Zawsze mamy wybór, gdzie możemy kierować tą uwagę. Dużo wymaga to też obserwacji, żeby kierować ją we właściwy sposób, jak mówiłyśmy o asertywności, tak, żeby utrzymywać się chociażby w tej ciszy, kiedy ją potrzebujemy i jak sobie radzić z jakimiś przeciwnościami czy zakłóceniami. A tutaj właśnie ta kwestia podtrzymywania tego, podtrzymujmy tego, w jakim stanie energii, świadomości my chcemy być i przebywać, bo to będzie emanować też na zewnątrz, na nasz świat zewnętrzny. Dziennie. Jedyne słowo, które mogę tylko dodać, Agnieszka, do ciebie, to mówię dziennie, łapać się na tym, kiedy my wypadamy. I my wypadamy z tego. To nie jest tak, że my cały czas tutaj też dzięki rozmowie, dzięki temu, że się wspieramy też energetycznie i czuć to, i mam nadzieję, że wy też to poczujecie, to my wzmacniamy to światło w nas i mam nadzieję, że was też. Ale dziennie my możemy wypaść, bo różne rzeczy się dzieją. Ludzie też mają wolną wolę. Jest też system, jesteśmy w społeczeństwach różnych, w różnych krajach. Więc zauważenie tego, o, wypadłam, no to wracam. Tak, i O, być dla siebie wypadłam. łagodnym. To, że wypadłyśmy i się, nie wiem, zirytowałyśmy, to nie Tak. Tak. znaczy, że już tragedia, nie? Już koniec, nic nie wychodzi. Nie, okej. Zirytujemy się raz na 10 razy, a nie tak jak kiedyś było 10 razy, więc i tak Tak. będzie postęp w tej naszej wytrzymałości, w tym czasie wypadania, ale to jest normalne. Żyjemy w świecie, który jest zewnętrzny i który uderza, prowokuje, a energia też chce się uświadamiać, oczyszczać, ewoluować, wznosić, iść do góry. Więc to jest normalne, że będziemy bodźcowani z tego świata zewnętrznego. I to jest fajny właśnie ten moment. Wchodzę do środka, łapię ten moment, wypadłam. Okej, wracam. A to Co za jeszcze raz. ćwiczenie. Jeszcze raz. No to co? Ja Takie wypadłam parę razy w ten weekend, kiedy chciałam być w ciszy, ale ty mnie tak pięknie nastroiłaś, dostroiłaś, zwróciłaś na właściwe tory, że bardzo ci dziękuję. Będę miała więcej cierpliwości do siebie i Ale do wiesz innych. co?
To jest niesamowite, wiesz, bo my naprawdę fajnie, że o tym mówisz, bo my wszyscy mamy dokładnie tak samo i ten, który mówi, że on już jest na jakimś tam pułapie, jemu się to nie przytrafia, ja jestem wtedy bardzo podejrzliwa, bo zazwyczaj tacy ludzie już przeszli na tamtą stronę, albo no to są tacy awatarzy, których jest bardzo mało. Ja nawet nie wiem, czy Sadhguru w tej chwili jest jeszcze, on jest tej energii jeszcze, ale już jest tak, no, dużo jest tej komercji naokoło niego. Nie wiem, jak on daje radę, dlatego że jest dużo innych energii wokół niego. Więc nam się to przytrafia codziennie, bo jesteśmy na tej drodze, na różnych właśnie poziomach, a im bardziej właśnie chcemy tą ścieżką kroczyć, tym bardziej, czyli rzuciłaś hasło, że chcesz właśnie teraz wejść w ciszę, czyli przytrafiło ci się. Opozycja się przytrafiła i tak jest zawsze. Za każdym razem, jak pomyślimy, chcę zarobić, nie wiem, ileś tam, albo dostać jakąś sumę, co doświadczymy? Biedy. Doświadczymy lęku związanego z pieniędzmi. Dlatego, że jeżeli tam nie wejdziemy najpierw, w tą opozycję, Nie to będzie nie możemy równowagi. doświadczyć. Tak, to chodzi o tą równowagę. Ale to jest dobre, bo jesteśmy przygotowywani do tego. Czyli to jest tylko przygotowanie do wejścia w głębszą ciszę dla ciebie, prawda? Tak, bo żyjemy w świecie dualizmu, w którym właśnie przez poznanie przeciwnych skrajności uczymy się właśnie tej drogi środka i tej równowagi. W dualizmie tak jest, jak gdzieś chcemy czegoś więcej, to no, trzeba będzie wziąć z drugiej strony, żeby było mniej, bo wszechświat musi być w równowadze i zawsze dąży do tej równowagi. A teraz mamy wybór nauki dualizmu, czy skaczemy po przeciwległych skrajnościach, czy wybieramy drogę środka i tą równowagę. I staramy się przebywać w tej przestrzeni, łapiąc się na tym, wyskoczyłam, jestem, okej, wchodzę do środka. Ale Joasiu, jeszcze coś, no nie mogło być przypadków, że wspomniałaś Sadhguru. A, po co? Po co? No też miałam z nim doświadczenia i tak Powiedz. uczestniczyłam w kriyach organizowanych przez Sadhguru. A muszę przyznać, że jego projekt inżynierii wewnętrznej, którą właśnie oferuje, jest bardzo skuteczny dla osób, które miały tak niezdyscyplinowany umysł jak mój, który latał we wszystkich kierunkach, duże zrozumienie właśnie tego, jak funkcjonuje nasze wnętrze, nasz umysł i jak sobie radzić. Takie podstawowe nauki tutaj to jest to, żeby skupiać się na tym, co jest rzeczywistością, co jest rzeczywiste, a nie latać w halucynacji umysłu i jego interpretacjach i za wszystko wziąć odpowiedzialność, czyli odpowiedzialność za moje wnętrze, odpowiedzialność za to, co mówię, jak komunikuję, i odpowiedzialność też za to, że w tym przebodźcowanym świecie na przykład zaoferuję sobie w przeciwbalansie chwilę ciszy, harmonii i spokoju. I to są takie duże nauki Sadhguru. No, miałam okazję uczestniczyć w jego Oj, naukach osobiście. cudnie, cudnie. Ja go akurat nie poznałam. Dobrze, bardzo dobrze go odczuwam. Wiem, że tam też różni ludzie coś tam mówili na jego temat, związanego, już nie będziemy wchodzić w to, ale powiedziałaś właśnie, żeby wziąć odpowiedzialność. I mam pytanie dla wszystkich, którzy są na drodze brania odpowiedzialności za to, co się nam przytrafia. Ja też to praktykuję. Jak coś się właśnie nie tak pojawia, i to jest u mnie dziennie czasami, dzisiaj tak samo, mówię, kurczę, jak ja to stworzyłam znowu? Jak to się stało? Jak ja to stworzyłam? Czyli już takie pytanie oddaje mi moc, daje mi moc, że ja jestem sprawcą, że to nie jest poza moją kontrolą. I jeszcze mogę pociągnąć to dalej, mogę to pociągnąć do swojej podświadomości. Pokaż mi, jak ja to stworzyłam. No i ona, no jak to? No tu żeś wzięła to, tam żeś pomyślała to, a tam poczułaś to. No i bum. Czyli na zewnątrz jest to, co jest wewnątrz nas, i to nam po prostu pokazuje, co się wyświetliło na zewnątrz, co się zadziało w środku, więc wzięcie odpowiedzialność za to, za siebie wewnątrz, tak? Jeżeli chcemy lepszego świata, no to chyba nie mamy nic lepszego do zrobienia, jak wejście do wnętrza i praca ze sobą tutaj. Tak, i dokładnie, widzisz, Agnieszka, to jeszcze tylko to dodam na koniec, bo kończymy już, tak od pół godziny chyba kończymy, nie?
Tak. Że widzimy świat, w którym różne rzeczy się dzieją, dzieją się przykre rzeczy. Obserwujemy i my mamy też w ciele na to reakcję. To się zapisuje w naszej pamięci komórkowej i nawet ręczę, że gdybyśmy ty i ja i wszyscy przestali oglądać informacje, kolektywnie w snach nadal byśmy otrzymywali te informacje, co się objawia w tym, że jest już długo po pełni, ale ludzie w różnych momentach właśnie nie śpią w nocy, że mają ciężką noc, prawda? Na przykład, czyli kolektywnie my odbieramy coś, nie zawsze to zrozumiemy od razu. I teraz czasami jak się powie komuś weź odpowiedzialność za to, to brzmi tak negatywnie. Jak to? Jak tego nie zrobiłem? Bo to jest tak, że no weź na siebie jakiś bagaż czegoś, ale jeśli zapytamy się, jak ja to stworzyłam, to to wydaje mi się już lżejsze w słowach, takie przyjemniejsze się robi. No bo jakim to ja jestem wielkim sprawcą, że mi się udało coś takiego stworzyć? I to nie jest po to, żeby stawiać się w roli jakiegoś wielkiego stwórcy, bo naprawdę dzieje się tak dużo rzeczy na nas wpływa, że my nie jesteśmy sprawcą wszystkiego. Jesteśmy też obserwatorem. Takie ćwiczenie można zrobić. Ja robiłam takie ćwiczenia. Wchodziłam celowo w tłum ludzi, gdzie każdy szedł w swoim kierunku. Ludzie się mijają, czasami się obijają. To się zdarza na dworcach centralnych bardzo często. I wtedy brałam sobie takie zadanie, żeby się jak najszybciej przez ten tłum przedostać i nikogo nie dotknąć. No i ja wtedy tu, prawda, tu jakoś tam, takim slajdem ślizgałam się. I to jest takie ćwiczenie, które może pokazać nam, że jeżeli chcemy dojść z punktu A do B, nigdy nie ma takiej drogi. Nigdy. To są zawsze zygzaki. Dlatego, że na naszą linię docelową wpływają tysiące ludzi, którzy są na naszej drodze przypadkowo. Czyli nie wszystko zależy od nas. A ty robiłaś po prostu uniki, tak? Żeby nie wpaść na te wszystkie pułapki, na te wszystkie blokady. Tak, tu tak. Miałaś wybór, w którym kierunku skręcisz, którą drogę gdzie przyspieszysz, gdzie zwolnisz. No właśnie. Tak, czyli znowu to jest taki balans, że jesteśmy sprawcą, staramy się nikogo nie uderzyć, na nikogo nie wpaść w ramach ćwiczenia, ale jednocześnie rzeczywiście tak jest, że nie wszystko zależy od nas. Czyli jak ja stworzyłam tą wojnę, prawda? Po części to ja, ale jestem współtwórcą. My współtworzymy z kolektywnym umysłem nas wszystkich. I dlatego tak bardzo to światło jest teraz potrzebne, żeby stworzyć coś innego, co mamy teraz. Potrzeba nas więcej. To świećcie. No potrzeba nas więcej. Świećmy. Świećcie, kochani. Nowy projekt. Razem. Nowy projekt. Pozwól sobie świecić. I niektórzy mają próg na to. Niektórzy mają opór na to, ponieważ ktoś mi kiedyś chyba na Facebooku napisał, a ty co, znowu chcesz jak gwiazda świecić? I ja mówię, no i co w tym złego? Tak. Pozwól sobie świecić. Bądź tym światłem, bądź tym przekaźnikiem światła dalej. Pokaż, zrób tyle, ile możesz. Każdy gdzieś, dlatego że no wtedy rozświetlamy całe miasta, prawda? Cegiełka do cegiełki. A jeśli nie lubicie słowa świecić, no to uśmiechnijcie się. A i się tak wszystko rozjaśni od razu. Pięknie, Joanna. Bardzo ci dziękuję. Cenne, wartościowe, potrzebne, inspirujące słowa na koniec. Dziękuję ci z całego serca. Powiem ci do następnego, kochani. Dziękujemy wam za wysłuchanie, za oglądanie. Mamy nadzieję, że te słowa was zainspirowały i utrzymają was w takiej fajnej energii. Ogłoszenia parafialne. Subskrypcja do kanału. Prana, mana. Ci. Dziękuję. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanałów i mojego, i Agnieszki, i do lajków. Oczywiście, jeśli cenny materiał, przekażcie tym, którym to wesprze na drodze prawdziwego rozwoju. Joanna Pilatowicz, wszystkie linki pod opisem w tym filmie, tak samo do filmu o ciszy, który uważam, że jest bardzo ważny
Zajrzyjcie do niego, posłuchajcie, utrzymujcie się właśnie w tym spokoju, w świetle, w ciszy, w takim pokoju, tak? Cisza to pokój, to jest to, czym my naprawdę jesteśmy, więc stwórzmy dla tego przestrzeń. Joanna, jeszcze raz z całego serca dziękuję i Wam, kochani, dziękujemy. No to uśmiechy, światełka i w drogę! I w drogę, jedziemy. Pa, pa!